pause. Press play. Don't pause. Press play. Don't pause. Press play. Don't pause. Don't pause. Press play. You got to say.
Halo, halo, witam was wszystkich serdecznie ponownie. Dzisiaj zaczynamy trochę później, ale wydaje mi się, że to nie przeszkodzi nam w skoncentrować się na meczach i cieszeniu się grą. Już za chwilę ostatni mecz w grupie A, a więc walka Financiery z drużyną z Banów. Jak wiemy, obydwie drużyny przegrały swoje pierwsze mecze i teraz walczą tylko o wyjście z grupy. Kto z nich wygra, tak naprawdę wygra, będzie przede wszystkim osobą, która po prostu wyjdzie z naszej grupy. Financiera chyba jest troszeczkę wyższa, z Banami też wygrała swój jeden set, ale teraz w starciu między sobą nie będzie to miało większego znaczenia, więc już za chwilę powinny pojawić się zespoły. Zespoły powinny za chwilę już się pojawiać. No możemy tylko i wyłącznie czekać na pojawienie się zawodników. I widzimy, że tak, już są Dzbany oraz Financiera, już się pojawiają, czekają w boksach na to, żeby rozpocząć to spotkanie. Jako ciekawostkę mogę podać, że jedna z drużyn posiada tym razem gracza
rezerwowego, a więc to są to dzbany, właśnie rezerwowego gracza, którego będą mogli zmieniać co mniej więcej jeden mecz w każdym momencie, kiedy wchodzi nowy mecz, można zmienić jednego zawodnika. Więc będą mogli zrobić. Widzimy, że już Pesnik Dokit oraz Szara dzbanu znajdują się na boisku, tak samo Adikac. Czekamy jeszcze na gracze finansjerzy, którzy jeszcze nie wjechali na boisko, a powinni zrobić to na szybko, bo inaczej mecz rozpocznie się bez nich. Widzimy John Travolta, Karol Lipsa oraz Mister Borowskiego. I przed nami pierwszy z tych ostatnich trzech meczy właśnie się rozpoczyna. Oni bardzo tutaj, bardzo mocno, bardzo agresywnie ruszyli gracze finansjery. Widzimy Karol Lipsa na bramce, który próbuje tą piłkę wyprowadzić, to jednak nie jest udane. John Travolta lekko podleciał, Ricky Arial, i był w stanie poradzić. Teraz troszeczkę myli się, ponieważ wraz z Karolikiem skończyli z jednej piłki, no nie było to najlepsze zagranie i przez to będą mieli problem w obronie. Na szczęście jest tam Borowski, który zatrzymuje chwilę piłkę, ale mamy tam już graczy właśnie dzbanów, już prawie trafili, ale John Travolta był w stanie się cofnąć i teraz Karolik zbrodza być może zabójczą kontrę, ale nie ma nikogo, kto byłby w stanie dobić z drużyny finansjery. Walka Pesim do Kita wraz z Johnem Travolta, gdzieś tam w środku o piłkę. Piłka dalej na środku walczy Karolik. Karolik tutaj przebija przez szarę. Piłka trafiła w corner. Podanie do Johnego Travolty. John Travolta powinien zagrać jakąś piłkę delikatnie do środka. Skierować ją, ale jest Szara, który blokuje możliwość centrostrzału. Z powrotem cały czas próbują zaatakować tym prawym rogiem boiska, ale to się nie udaje. Teraz Adikas może, co powiem, pokonać kontrę z taką z drugiej strony. John Travolta blokuje strzał Szary i no, piłka dalej gdzieś tam spada. Teraz jest na środku. Z powrotem piłka jest wysoko. No, zobaczymy, czy Adikasowi uda się tej aerial. No, nie do końca, wydaje mi się, nie tą stronę chciał skierować tą piłkę. Jest piłka, która ma bardziej stronę boczną niżej do przodu. I teraz no, Adikas musi się odpowiednio wrócić, wybić tą piłkę tak, żeby żaden z wreszcie finansjery nie był w stanie dobić. Tak jak właśnie robi to John Travolta, ale Szara wraz z Pesnim Dokitem byli w stanie skoczyć z tej piłki i zablokowali strzał Johnego, który leciał w stronę bramki. Mamy już Karolixa, mamy Johnego, który bardzo spasny tym konitem. Piłka przerzucona, tutaj będzie bronił Szara, strzał Karolixa, nieudana. Tam już piłka leci John Travolta. Mamy również Adikaca, który tutaj próbuje jakoś odnaleźć się w powietrzu. Oj, teraz jest sytuacja, ale jest Mister Borowski. No widzimy, że obie drużyny bardzo często skaczą w dwa samochody. Dwa samochody strzelają do piłki, ponieważ nie są do końca pewni, czy będzie ona bardziej lobem, czy bardziej jest to strzał mocny. Więc na wszelki wielki mamy zawsze dwóch graczy, którzy skoczą i będą w stanie zablokować to, co być może się za chwilę wydarzy. Widzimy już prawie połowę meczu za nami, a wciąż mamy 0-0. No ten mecz jak na razie jest bardzo zamknięty. Oba drużyny nie są do końca się odsłonić, no bo jednak walcz tutaj o swoje być albo nie być no, w samym turnieju finałowym. Teraz dobry strzał Adikaca, ale był jednak strzałem z daleka, więc John Travolta był w stanie dobrze wstać. Teraz Karolik jest w stanie zdobyć bramkę, ale trafia w poprzeczkę i duże błędy ze strony dzbanów, ale no, nie wykorzystuje ich Karolik, trafią w poprzeczkę. Teraz John Travolta zbita piłką przez Pasi Dąkinta i teraz Mr. Borowski musi wykazać się cierpliwością i tutaj zapobiec bramce. Oj, teraz nie jest jeszcze sytuacja, ale wrócili się gracze finansjery i naprawili błąd Mr. Borowskiego. I to oni będą chcieli brać jakąś akcję, to im się nie udaje, ponieważ jest Szara, który piłkę przejmuje. Piłka znowu lekko wybita, byle dalej do własnej bramki, ale to nie spełnia, zbyt dużo nie daje, ponieważ cały czas ta piłka gdzieś tam jest przy tym kornerze i tak aktualnie trwa wielkie zamieszanie, wielka walka. Teraz dopiero John Travolta udało się na chwilę odrzucić tą piłkę, ale tam jest z tyłu Adikas, który znowu próbuje tutaj skierować tą piłkę do siatki i teraz Szara, oj, był bardzo bliski strzelenia bramki, ale John Travolta stanął na wysokości zadania i zablokował możliwość strzału. Pesnikon cały czas naciera wraz z Szarą i Adikasem, cały czas przejmuje tą piłkę i jest bardzo groźnie, bardzo niecieśnie pod bramką finansjery. Oni muszą się brać bardzo uważać, ponieważ gracze dzbanu są nastawieni bardzo ofensywnie, ale to może się źle skończyć, ponieważ mamy strzał z daleka, który obija piłkę, no lekko piłka obija trochę miejsce nad poprzeczką. Gracze się z tą piłką minęli i teraz jest idealny moment na to, aby finansjera zabawała, tylko musi mieć kogoś, kto tu dobije. Sam John Travolta nie poradzi sobie z taką ilością graczy dzbanów, a w tym czasie Karolix to tylko próbował się ustawić, teraz tylko Mister Borowski. On może uratować swój zespół, ale tego nie robi, ale mylą się gracze, tutaj gracze dzbanów w takiej sytuacji, stuprocentowa sytuacja i to może się zemścić, to może się bardzo zemścić. Mieli stuprocentową sytuację, mogli prowadzić 1-0, uprawnione 1-0, ale zepsuli to, trafili w słupek.
oj, będą sobie pluli w brodę, ponieważ ta sytuacja, no druga taka już może się nie powtórzyć. Już może nie być taki błędów teraz, duży błąd Szary, zostawił dużo pola Karolik sobie, żebyś już myślał, że jego kolega z tyłu, szybciej nie wiem, kto John Travolta, chyba strzału i sytuację z tym ściła. John Travolta trafia na 40 sekund przed zakończeniem pierwszego meczu. Widzimy przede wszystkim, jakie tutaj było ustawienie graczy dzbanów. Tutaj nie było ustawienia, tutaj nie było trzymania pozycji, rozjechała im się ta obrona. No już oni witali się z gąską w ogródku, a tutaj Dwinasia tylko i wyłącznie pragmatycznie, powoli, do przodu, wbija uprawnionego gola, bramkę na 1-0, bo oni nie potrzebują strzelić do bramek. Oni potrzebują strzelić tyle bramek, aby wygrać. I jedno w zupełności im wystarczy. A najważniejsze, że John Travolta ma tutaj chrapkę, na być może zdobyć jakieś drugie bramki przy kolejnym błędzie dzbanów. Właśnie jak teraz, taki błąd mniej więcej, wydaje mi się, że może się tę chwilę zacząć, ponieważ widzimy, że mają problemy z prowadzeniem piłki i John Travolta już próbuje zagrywać do środka, czy mamy gdzieś Karoliksa, a może Borowskiego. No niestety, nie mamy tutaj John Travolta, próbuje zagrywać bardziej z portem do tyłu, aby tam ustawić Karoliksa. Karoliksa z piłki wybija ostatnie 15 sekund, to no i muszą tutaj gracze finansowe zagrać bardzo mądrze, aby tą piłkę iść tak wystrzelić do góry. I teraz dobra próba lobu za pomocą Johnego Travolty, ale no, Adikac łapał się w tej sytuacji. Karolik jest strzelić, oj, teraz jest jeszcze ostatni strzał, ale to Adikac się myli i teraz zdąży. I mamy pierwszy mecz dla Finansjery. Piękne, bardzo mądre rozgrywanie tego spotkania. Widzimy, jak cały czas Finansjera usypiała to spotkanie. Zrobiło się na koniec, by nie uniknęli oni błędów, oczywiście, to się zdarza, ale no dzbany nie umiały wykorzystać tych prezentów, które otrzymały Finansjery, a Finansjera dostała jedną możliwość, od razu wjechała w pole karne, wykorzystała sytuację i tym samym wygrywa 1-0. I to oni są aktualnie bliżej wejścia w już tych eliminacjach grudniowych, dojścia do naszego już finałów naszego turnieju, które odbędą się w czasie juwenaliów. No a dzbany, jeżeli im się nie uda, będą mieli jeszcze szansę w eliminacjach marcowych. No ale pamiętajmy, to dopiero pierwszy mecz z maksymalnie 5. Przed nami drugi i zobaczymy, czy cokolwiek zmieni się w rozgrywaniu tego meczu. O, widzimy teraz Pistera Borowskiego, to teraz on ruszył bardziej do ataku, a Karolik został z tyłu. Ciekawe zagranie, tego jeszcze nie widzieliśmy, żeby tu ten gracz ruszał do ataku. Najczęściej widzimy go na bramce, więc może chowali takie zagrania gracze Finansjery i będą chcieli teraz zaskoczyć tym właśnie dzbany. O, widzimy teraz pasem do Konita, który walczy z Karolisem na środku o piłkę. Jest jeszcze tutaj blokujący to wszystko Szara i Mister Borowski. Piłkę wyrzuca na daleko, ale po chwili się cofa, jednak wraca. To było takie jedno wyjście, aby sprawdzić, jak zareagują na to gracze dzbanów. Widzimy, za bardzo nie zrobili sobie z tego większej sprawy. O, teraz John Travolta może trafić, ale mały passing do Konita, który bardzo dobrze ustawił się w bramce i nie pozwolił na dogodne oddanie strzału przez Johnego. I widzimy, teraz John Travolta będzie brać piłkę, Szara zostawia się z tyłu, mamy tylko i wyłącznie Adikaca na bramce. No i co to może dać? Adikac lekko piłkę wbija, ale nie ma nikogo, kto to dopije. Mija się z piłką, Pesindok, gdy Szara próbuje trafić, ale to piłka w ogóle nie leci w bramkę, więc Mister Borowski z łatwością ją wybija. I widzimy, że tak, Mister Borowski od razu cofa się, chce wrócić na swoją pozycję, chce wbijać bramki. Oj, John Travolta może tą piłkę dobrze wystawić do Karoliksa. Tak też się dzieje, była strzał Karoliksa, ale niestety niezbyt cenna, ponieważ Szara blokował możliwość strzału na bramkę, więc tutaj zdecydował się Karoliks na to, żeby tą piłkę jeszcze dograć na ścianę, żeby ona do nich wróciła i teraz John Travolta będzie próbował strzelić bramkę i tak to się dzieje, piękne rozegranie tego fragmentu meczu przy razie Finansjery, zobaczmy, piłka podbita i tutaj John Travolta szykuje się, Karolik tylko patrzy, czy nie trzeba kogoś zniszczyć, na szczęście nie było to potrzebne i mamy 1-0 dla graczy Finansjery. No aktualnie to oni coraz bliżej są zameldowania się już poza eliminacjami, już w fazie pucharowej, no ale zobaczymy, wszystko może się zmienić, pamiętajmy, przed nami jeszcze no do końca tego meczu i jeszcze mogą być kolejne, zobaczymy. O, teraz ciekawy strzał Johnego Travolty, ale pomylił się Adikas, co tu się wydarzyło? I tym samym John Travolta wykorzystuje niemiłosiernie ten błąd Adikasa, zobaczmy, Adikas miał dobitkę zatrzymać, ale to się nie udało. No i Karolik stwierdził, że John Travolta wypracował dobrze, zostawić to, ta bramka jest twoja, mój kolego, i zostawił mu tego gola i tym samym już 2-0 po półtorej minuty meczu. No ten mecz jest będę bardziej otwarty, wydaje się mi się, że Finansjera przede wszystkim to emocje, byli zablokowani mentalnie, oni byli w stanie się odblokować, grali bardzo defensywnie, bali się tego, co się stanie z dzbanami, ale teraz po wygraniu tego pierwszego meczu mają sobie więcej, nie tyle chęci, co więcej takiej brawury, więcej odwagi, mają ten taki za plecami, za głową, mają to, że oni już jeden mecz wygrali, mają na wszelki wypadek jeszcze ten margines błędu. A w tym samym czasie, no niestety dzbany, no wydaje mi się, że tutaj psychicznie, psychika siada,
nie są w stanie podnieść się po to, co się właśnie dzieje. Teraz John Travolta niszczy i zdobywa swoją trzecią bramkę. Piękne rozgrywa mecz John Travolta. Zobacz, co się wydarzyło. John Travolta strzela i niszczy Pesikonta, a po to, żeby Adidas nie był w stanie zrobić, niszczy Jasenia Ikaca i tym samym piłka po prostu wpada. No i mamy 3-0 i hat-trick John Travolty. No, niestety źle to wygląda z banów. Ten wynik, ten mecz nie układa się w ogóle po ich myśli. Nie są w stanie za dużo w tym meczu zrobić. No, niestety teraz w trójkę próbują atakować. Widzę, że są bardzo zdenerwowani, ale pamiętajmy, to może odwrócić się koniec, ponieważ bramka jest pusta. Widzimy John Travolta, który zabił do środka, ale Karoliksa tam niestety jeszcze nie ma. On zbierał busta i Mr. Borowski musi piłkę wyrzucić na daleko. Widzimy, tutaj się sprawdza. Teraz Szara próbuje piłkę podnieść, żeby Adidas mógł lepiej uderzyć. To się na nie udaje. John Travolta przejmuje piłkę, próba strzału, odbity słupek. John Travolta dobija i mamy 4-0. No, John Travolta. No co można powiedzieć o tym graczu? On niemiłosierdzie wykorzystuje wszelkie, nawet najmniejsze błędy graczy dzbanów. Wszędzie, gdzie może wstawić koło, gdzie może wstawić błotnik, on tam jest, wszystko przecina. No niestety będą mieli z nim wielkie problemy gracze dzbanów, to już 4-0. Minęło troszkę ponad połowę meczu i no, aktualnie Finansiera prowadzi więc całe to spotkanie. No, zobaczymy, czy gracze OI nie będą chyba w stanie, przecież teraz Karolik w końcu był w stanie się wstrzelić w bramkę. Poszło troszeczkę więcej czasu, ale John Travolta bardzo ładnie piłkę wystawi do góry, a Karolik zleciał między dwóch graczy dzbanów i mamy 5-0. No, nie spodziewaliśmy się chyba takiego obrotu spraw po tym pierwszym spotkaniu. O, pierwsze spotkanie było wiele bardziej właśnie zamknięte, tutaj wszyscy sprawdzali, jak to będzie wyglądać, a teraz no, widzimy, jak Finansiera rozpościera skrzydła. O, pamiętajmy o tym, że Finansiera w czasie swojej walki w poprzednim meczu wygrała jednego seta. W przypadku dzbanów było to 0-100, więc być może faktycznie to nie był właśnie już taki nie tyle pojedynczy przypadek, co faktycznie jest to pokazanie różnicy, takiej chociaż lekkiej różnicy klas obydwu tych zespołów. No zobaczymy, może widać sobie kolejna bramka, jeśli nie ma koło na bramce, zostali zablokowani przez samych siebie dzbany i tym samym John Travolta zdobywa szóstą bramkę dla Finansiery. No to już jest deklasacja, to już po prostu jest deklasacja ich tutaj przeciwników. Oboje się, co się będzie działo w kolejnym meczu, ponieważ dzbany na pewno no nie są w najlepszej kondycji aktualnie, przede wszystkim też jeżeli chodzi o ich morale. Morale drużyny na pewno są aktualnie niskie. No, Finansiera, co mają powiedzieć, bawi się, Finansiera po prostu bawi. Ona tutaj przyjechała po swoje, ona walczy. Widzimy, że tutaj nawet Pesintokin popełnia tak proste błędy, jak po prostu zgubienie piłki przy ścianie, kiedy ją prowadził. Więc to niestety udziela im się ten problem. W momencie, kiedy zaczęli coraz bardziej przegrywać, coraz gorzej idzie graczom z banów. No niestety nie są oni przyzwyczajeni do takiej gry na takim poziomie, na takim turnieju. Pamiętajmy, Finansiera już parę razy była i to nie jest dla nich straszne, jeżeli przegrywają. Jeżeli coś się dzieje, oni są w stanie trzymać te na wodzy. Na razie w tym wypadku dzbanów, no, nie wychodzi to na razie zbyt dobrze. I jak na razie nie zapowiada się, żeby to oni wygrali to spotkanie. Teraz dopiero zagotowało się chociaż trochę pod bramką, ale no niestety, szczęście nie pomaga. Uderzenie w słuchu, uderzenie w poprzeczkę i nie ma wciąż bramki. Teraz Szara może zdobyć przecież bramkę honorową, ale tak się nie dzieje. No niestety dzbany nie dość, niestety mają troszeczkę mniejsze umiejętności, to szczęście w dzisiejszym meczu także nie jest po ich stronie. Tutaj marnowanie niestety okazji, już kilka było tak zmarnowanych, to były 100% okazje, w którym one powinny mieć bramkę, ale niestety brakuje tych centymetrów, to takich pojedynczych milimetrów, aby ta piłka jednak odbiła się tego szczęścia, które teraz również omija Finansierę. I Finansierze nie udaje zdobyć bramki, obija teraz 3 razy pod rząd poprzeczkę, ale no, dla nich to chyba w tym momencie nie jest ważne. Ważne jest dla nich to, że oni ten mecz wygrają. Nie może już nic złe to stać. Teraz John Travolta jeszcze dobije. Tak, John Travolta dobija leżącego, a więc dobija dzbany, zdobywając podwójnego hat-tricka. Na 9 strzałów, 6 goli i 1 asysta. Bardzo ładnie wyglądające statystyki. Ostatnie 13 sekund. No, w tym momencie jedyne, co mogą spróbować zrobić gracze dzbanów, to zresetować się i zapomnieć o tych dwóch spotkaniach, które się wydarzyły. Muszą o nich w tej chwili zapomnieć, żeby nastawić się, jakby grali od zera, jakby grali świeże spotkanie. Dopiero zaczynali, jeżeli chcą coś jeszcze ugrać, ponieważ z takim podejściem, z głowami pełnymi tej przegranej, nie sądzę, aby byli w stanie jakkolwiek odpowiedzieć Finansierze, ponieważ Finansiera aktualnie idzie po swoje, ona się zatrzymuje, idzie po swoje. Chcę pokazać wszystkim, po co tu jest. No, przed nami być może już ostatnie spotkanie i zobaczymy, czy coś się zmieni w grze Finansiery bądź dzbanów. Wszystko za chwilę przed nami.
A teraz tylko i wyłącznie czekamy na to, aż będą gotowi gracze do rozrywki. Widzimy, że finansjera cały czas omawia jakieś plany, w jaki sposób podejść do tego ostatniego spotkania. Może będą chcieli dokonać jakieś zmiany, może coś się wydarzy, wszystko za chwilę będzie wiadomo, a dzbany, one są już gotowe. Oni są już gotowi, oni są pewni. Być może już udało im się powiedzieć parę żołnierskich słów do siebie, aby no tutaj zresetować się, aby ruszyć do boju, zawalczyć o swoje i pokazać, że oni wciąż tutaj walczą, oni tego chcą. No, cały czas czekamy. Finansjera, no długo, długo, długo musimy czekać, aż w końcu zgodzą się gracze na rozpoczęcie dalszej walki. Teraz dopiero na sam koniec, idealnie sekundę przed zakończeniem czasu, zgłaszają gotowość. Być może to była też zagrywka taktyczna, aby jeszcze bardziej tutaj osłabić psychicznie graczy dzbanów, aby tutaj jeszcze ta presja trzymała ich jeszcze dłużej. No, zobaczymy, czy taki był zamysł ze strony finansjery. Widzimy walkę i Borowski wygrywa tą piłkę, ale od razu widzimy, że już się cofa. On ma swoje miejsce na pozycji bramkarza w zespole finansjery. Adikas, tutaj widzimy, tutaj coś atakuje co chwila John'ego Travolta. Szara piłkę podbija gdzieś tam, wiesz, tam już jest Pessing Don Kit, ale on się myli, oj, to może być niestety, ale mamy Adikasa na bramce, mamy również Szarę, który się wrócił, Adikas piłkę wyrzuca na corner, tam już jest i jest próba strzału, jest Adikas w końcu pierwsza bramka w tych, teraz trzeci mecz i w końcu udaje się dzbanom trafić pierwszą bramkę, jest to Adikas, zobaczmy, jakie to złożenie, bardzo ładne. No cóż, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Czy uda się tutaj graczom dzbanów odwrócić los tego spotkania? Zresztą mają na myśli bardziej tych spotkań, które były, czy będą w stanie jakkolwiek odbić się od tego dna, czy być może ten gol był takim bardziej golem na pocieszenie, golem na otarcie łez. Wszystko za chwilę się odarzy, piłka gdzieś tam podbita wyżej na środku, tam jeszcze Adikat piłkę w końcu udaje mu się trafić z powietrza. Piłka zagnana jest do środka, tam jest Karolis, tam jest Szara, piłka zostaje wyrzucona, zatrzymują Sandon Kid. I tutaj mamy próbę użycia Borowskiego oraz John'ego Travolty. Piłka uderzona, ale troszeczkę w zły sposób, ale to John Travolta próbuje piłkę zagrać, że teraz się nie udaje. Może na drugi raz to też, tak walka z Adikacem. Adikac zostaje zniszczony przez Karoliksa, ale jest tam z tyłu Szara, który tą piłkę prowadzi po lewej stronie do cornera, aby ją zagrać do strony. Karoliks niszczy Szarę. Pessing Doki, który ma strzału, no niezbyt udany, nie było też nikogo, kto by dobił tam ten to dogranie, jeżeli możemy je tak uznać. John Travolta zbiera boosta i będzie walczył z Pessing Don Kitem, którego niszczy. Widzimy bardzo dużą ilość tutaj niszczeń ze strony graczy finansjery. Zobaczymy, czy to i to przyniesie jakieś zwycięstwo. Borowski pięknie zablokował możliwość strzału. Teraz była do bicia, ale niezbyt udana. I Karoliks wraz z tutaj swoim kolegą, a więc John Travoltą, będzie to wprowadzać kontrę, ale to się nie udaje. Troszkę zaczynam przypominać to pierwszy mecz, kiedy tak bardzo zamknięci byli gracze finansjery. Oj, teraz jeszcze sytuacja, ale Szara broni ten strzał Travolta. Chcieli tutaj zmylić, kto z nich uderzy, Karoliks czy Travolta, w którą stronę piłka zostanie posłana. No i ale tutaj było aż trzech obrońców. Każdy rzucił się swoją stronę i jednemu z nich udało się zabrać tą piłkę. Teraz też tak samo z wielkim poświęceniem gracze dzbanów. Oni wiedzą, że tutaj mogą tylko i wyłącznie grać bardzo ofensywnie i słuchać na strzeniu bramek. Bo jeżeli grać defensywnie i nic to nie da. Oni już nie mają nic do stracenia. Ale to myśl teraz Karoliks może tutaj zakończyć ich marzenia, zdobyć bramkę wyrównującą, ale nie pozwala to Pessing Don Kit. I muszą już się wracać gracze finansjery, Szara gdzieś tam odrzucony i Mr. Borowski piłkę wyrzuca na środek, gdzie za chwilę być może prawdopodobnie padnie na łupę graczy właśnie dzbanów. Trwa cały czas walka, Karoliks niszczy Pessing Don Kita. Oj, teraz jest jeszcze wprowadł granie, ale nie było nikogo na dobitkę. Oj, teraz niedogadanie ze strony graczy finansjery, gdzieś na środku został popchnięty John Travolta przez swojego kolegę. No, na pewno nie pomogło to w tym starciu. Teraz John Travolta piłkę przerzuca. Mamy Adikasa, który piłkę prawie nie zatrzyma, tak? Piłka zostaje zatrzymana przez Adikasa, więc nie idzie na bramkę. Oj, teraz Mr. Boski musi się wykazać. Nie wykazał się i Adikas zdobywa tym samym drugą bramkę dla korzyść dzbanów. I aktualnie podtrzymują swoje nadzieje, utrzymają się w tym turnieju na zdobycie swojego pierwszego seta, swojego pierwszego meczu. Tego, aby móc pokazać się w jakiś sposób, że trafią do lepszego klubu. Kto to wie? Być może jest jakiś scout na trybunach. Ciężko mi to stwierdzić, a na pewno nie chciałbym zdradzać takich informacji. Oj, teraz jest jeszcze i Szara dobija piłkę. Mamy 3-0. Niespełna 2 minuty przed zakończeniem spotkania. Dzbany w końcu prowadzą już pewnie. Bo 3-0 jest to bardzo pewny wynik.
i za chwilę będziemy wiedzieć, jak to będzie wyglądać dalej, czy Finansiera będzie w stanie podnieść się w tym spotkaniu, czy no cóż, na razie odstawi to spotkanie na spokojnie, da tą nadzieję graczom dzbanów i dopiero w kolejnym będzie próbowała dalej walczyć o zdobycie, nawet w tym momencie już dostanie się na turniej. O, pamiętajmy, Finansjerze wystać tylko i wyłącznie zwycięstwo jeszcze w jednym meczu, a w wypadku dzbanów oni potrzebują oprócz tego meczu jeszcze dwóch. Także pamiętajmy, no troszeczkę trudniej będzie dzbanom wrócić do tego wszystkiego, ale wszystko jest możliwe, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Trwa tutaj cały czas walka, już tylko minuta 25, teraz tu strzała, ale Dikac blokuje tą piłkę, bardzo ładnie zachowuje się on w bramce. I teraz patrzymy, gdzie tutaj trwa walka. Szara piłkę rzuca. Zostaje zniszczona przez Johnego Travolta. John Travolta piłkę oddaje, ale jest zniszczony przez Szarę. Teraz trzeba bronić tą piłkę. Mister Polski bardzo ładnie zablokował ten strzał, więc nie udało się go dobrze oddać. Teraz John Travolta, oj, tutaj wściekły na to, co się dzieje. Dlaczego oni nie wygrywają? Dlaczego to już nie jest zakończone? To powinno być już zakończone według niego, ale no, samo tutaj denerwowanie się nic nie może. Trzeba tutaj zagrać bardziej z jakimś większym pomysłem, a nie tylko ruszeniem na przełaj. O, zobaczymy, czy uda się to graczom Finansjerów. Również widzimy, teraz mają spore problemy z wyprowadzeniem piłki, wszystkim z graniem. Ponieważ teraz jest tak, że dwaj gracze zderzają się na środku, walczą o piłkę. Na pewno nie pomaga, no muszą nad tym popracować w kolejnym, ponieważ nie sądzę, ale byli w stanie aż tak szybko wrócić do tego spotkania, ponieważ już tylko 25 sekund do jego zakończenia. I sądzę, że powinien zakończyć to tym, że właśnie dzbany zdobędą swój pierwszy punkt, swój debiutancki punkt w tych eliminacjach i za chwilę wszystko będzie jasne. Jeszcze tylko i wyłącznie 10 sekund, może uda się zdobyć gola honorowego w tym spotkaniu. Niestety, piłka przyleciała, pusty strzał, John Travolta nie był w stanie dobrze opanować lotu. I tym samym wydaje mi się, że mamy zakończenie tego spotkania jeszcze golem Szary golem to Szatni. Takim golem troszeczkę pstryczkiem w nos, że proszę bardzo, macie jeszcze jednego, tak na dobry dzień. O, zobaczymy, czy uda się naszym graczom, Finansjerze wrócić teraz z powrotem do dobrej dyspozycji z poprzedniego meczu. O, wszystko jeszcze może się rozegrać, więc za chwilę zobaczymy. No cóż, za chwilę rozpocznie nam się kolejne spotkanie. Moi drodzy, już no, w tym momencie znowu byłem się troszkę przedłużony czas oczekiwania, ale no już wchodzimy, no i teraz mamy, no dalej walczymy, ten no, mecz o wszystko, tak naprawdę można określić te ostatnie możliwe jeszcze dwa mecze będą meczami o wszystko, przynajmniej dla każdej z drużyn, ciężko powiedzieć, dla której nie, bo teraz widzimy, że dzbany zaczęły bardzo ostro, chyba tutaj do grania od razu do środka, piłka lekko potem przede wszystkim do kita, ale nie ma kto jej dobić, kto jej grać. Teraz Szara próbuje to zrobić, ale John Travolta próbuje to uderzyć tą piłkę na bramkę, nie jest to zbyt dobre uderzenie, teraz Adika z tej bramki wychodzi, chce rozerwać tą piłkę, oj, musi jechać się wracać, ponieważ Szara wraz z pressing do kitem wciąż walczą. Jest tutaj dalsze walki Szary, oj, nie udaje się piłkę utrzymać, piłka się tam uderzyła w ścianę i teraz John Travolta po uderzeniu, ale niestety mija się z piłką, miała to dogodna okazja na objęcie prowadzenia bardzo szybko w tym meczu i Mister Borowski wyrzuca piłkę, pędzi tutaj teraz John Travolta, piłka podbita, co tutaj wymyślił Borowski? Co tu się wydarzyło? Zobaczmy jeszcze raz! Bardzo ładnie rozegranie! Nasz Mister Borowski leci wraz z Johnem. John się spowalnia, Borowski lekko piłkę podbija, długo rzuca nad obrońcą i John Travolta z powietrza ją tylko i wyłącznie dobija. Pięknie rozegrana akcja!
bardzo ładnie wymyślone to przez obydwu graczy. No tutaj byłem się tylko i wyłącznie Szefu Barency, składają się aż do oklasków, w jaki sposób było to wymyślone. No i teraz mają dużo orzech do zgryzienia gracze z banu, ponieważ w tym momencie, jeżeli ten wynik się utrzyma w dalszej części, o to będzie koniec, a tutaj Johnny Travolta zdoda bardzo szybko drugą bramkę i po niespełna minucie mamy już 2-0. Dwa szybkie ciosy ze strony finansjery, a widać, że są rozjuszeni po tym poprzednim meczu. Oni myśleli, że to będzie spacerek, a niestety dzbany, on na chwilę zabrało ich do piekła, ale chyba czas wrócić do nieba. Czas wrócić do nieba przez finansjerę. Zobaczymy, czy im to się uda o 3. Pamiętajmy, jeszcze 4 minuty, wiele może się zdarzyć. To jest tylko i wyłącznie 2-0, a jak wiemy 2-0, to najniebezpieczniejszy z wyników. Ale no widzimy tutaj cały czas finansjera próbuje nacierać, próbuje jakoś zaskoczyć swojego rywala. Oj, teraz może się nacierzyć, bo jeszcze spróbuję do bicia, ale zablokowana przez Pesin Donkita. Mamy tam jeszcze Karoliksa, który będzie tylko trafić. Oj, to się nie udało. I teraz będzie niebezpieczna sytuacja, ponieważ tam jest tylko i właśnie Borowski, ale mylą się gracze z banów. Piłka została źle uderzona. I cały czas trwa walka o to, kto będzie w stanie ją utrzymać. O, wszystko trwa. Walka no po prostu o wszystko, o możliwość zawalczenia na Juvenalach, o możliwość po prostu pokazania się w lepszym gronie, ale no widzimy, no nie udaje się teraz brać jakiś zbyt bardziej chaotyczny atak z obu stron. Oj, teraz Johnny Travolta pikiem przez piłkę jeden ze swoich przeciwników, ale Pesin Donkita przez piłkę na górze, uderzenie w słupek, piłka jest wysoko, tam jeszcze z Karolik, to bycia Karoliksa, ale broni to Szara, próbował to jeszcze zniszczyć stare John Travolta, ale niestety Szara był troszeczkę wyżej, przez co to się nie udało. Teraz Borowski piłkę jakkolwiek wyrzuca. Widzimy, że on chyba będzie atakować wraz z Karoliksem i tutaj próba uderzenia jest super, piłka jest wysoko, zostaje zgrana przez Pesin Donkita w stronę cornera. Tam mamy Johnny'ego Travolta oraz Karoliksa. Johnny Travolta zagra piłkę wyżej, ale niestety troszeczkę mu zeszła. Widzimy tutaj wielki kocioł, no śpieszy się z baną, im się śpieszy. Oni próbują ten ścisk zdobyć bramkę kontaktową, to będzie dla nich bardzo ważne, ale to też prowadzi do tego, że jest niedokładność, a niedokładność może prowadzić do tego, że nic z tego nie wyjdzie. Teraz mamy dalsze walki. Mister Borowski próbuje piłkę jakkolwiek wyrzucić poza swoje pole karne. Teraz John Travolta wraz z Karoliksem próbują ograć jednego z graczy dzbanów, to się udaje, piłka staje wyrzucona daleko do Szary, Szara tą piłkę no, tylko i wyłącznie spowolnił, nie opanował. Oj, teraz jest ta sytuacja, ponieważ Mister Borowski wziął duże problemy, ale John Travolta blokuje ten centrostrzał, przez to nie ma tej dobrej możliwości oddania czegokolwiek. Teraz walka z Dikacem, Mister Borowski musi być przygotowany na możliwość wyjścia do piłki, to się udaje, ale mamy znowu Dikaca, on nie przestaje. On wtedy zdobył dwie bramki, więc próbuje teraz poderwać do walki. Zobaczmy, co się uda, ponieważ pamiętamy, zostało już tylko właśnie minuta 47 na zegarze. Oj, coraz bliżej tego momentu, aby to finansjera wygrała całe te spotkania. No, zobaczymy, czy uda się cokolwiek dzbanom, cokolwiek jakkolwiek wykończą. Widzimy teraz Szary, który niszczy Johnny'ego. O! Jest to bardzo dobre zadanie, mecz, kiedy nie jesteś w stanie dodać piłki, zniszcz osobę, która ma tą piłkę i w tym momencie piłka jest twoja. Jest to oczywiście jakiś pomysł na grę, wiemy o tym, że tak właśnie gra finansjera w pewnym momencie. Oj, teraz jest to sytuacja, użycie tutaj loba, strzał techniczny i tym samym mamy już 3-0, zwłaszcza to jeszcze raz tutaj Adikac próbował bronić cokolwiek, ale bardziej spodziewał się Karoliksa, a nie tego, że John Travolta uderzy z takiej pozycji. No i przeliczył się, tym samym tylko minuta 18 zakończenia tego spotkania, a finansjera no, wygrywa, a dzbany muszą odrobić przynajmniej 3 bramki, żeby dodać chociaż do dogrywki. O, będzie na pewno ciężkie, ponieważ czasu jest mało. A widzimy, że finansjera wróciła do swojego optymalnego stanu, optymalnej walki, optymalnego poziomu. No i niestety to źle wpływa na graczy dzbanów, nie pomaga im to na pewno. I teraz do grania do środka w przyjściu corneru, to jednak nie jest do końca udane, tam jest Pesin wraz z Szarą i Adwokicem. I teraz oj, pomyłka, piłka została jednak przelobowana nad Karoliksem. Tam jakieś Johnny Travolta, oj, strzał z daleka. Chyba to nie ma tego, co zablokować. Ma Adika zbroni swój zespół przed już pełną przegraną. Teraz po raz kolejny, oj, co tu się wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą, oczywiście zaliczoną na konto Karoliksa, ale kto się tak pomylił? Zobaczmy, Karoliks tą piłkę uderza, piłka jest delikatna, prawdopodobnie wpadnie do bramki, a to jest próba uderzenia i dotywa Szara, tak to Szara. Szara jest winny strzelaniu tej bramki samobójczej, chciał piłkę wybić, ale piłka się niefortunnie odbiła od podłoża i tym samym piłkę wbił do własnej siatki. No niestety, na pewno to w tym momencie podłamało już do końca zespół dzbanu, bo widzimy, że tutaj John Travolta wbija piątą bramkę i wydaje mi się, że tym samym on już pieczętuje to zwycięstwo na 30 sekund.
przed zakończeniem spotkania. Ja w tym momencie chyba wydaje mi się wręcz na 100% i jestem pewny, że to właśnie Financiera będzie tymi, którzy przejdą do następnej części, spotkań, a dzbany, no niestety prawdopodobnie będą mogły tylko i wyłącznie zobaczyć jeszcze w eliminacjach marcowych. To zostało tylko już 20 sekund, może uda się jeszcze zobaczyć jakąś kolejną bramkę. No tutaj właśnie ładnie strzał Karoliksa, oj, to John Travolta, ale Pessim Donkit był w stanie to obronić. Może będzie jeszcze jakakolwiek bramka honorowa, no zobaczymy, czy na to będzie stać graczy dzbanów, czy może dobiją. Oj, to będzie dobicie i jest dobicie Karoliksa. 3 sekundy przed zakończeniem tego spotkania mamy 6-0. Powtórzę jeszcze raz, mamy 6-0 dla graczy Financiery i tym samym to gracze Financiery meldują się już w etapie pucharowym, to wiemy, Financiera przechodzi, więc w tej grupie na pierwszym miejscu, mogę już to powiedzieć z dużym przekonaniem, na pierwszym miejscu w tej grupie jest Rouen Enjoyers, a na drugim miejscu Financiera przechodzi do następnych etapów. Brawo dla nich, gratulujemy też dzbaną za walkę, pokazali, zdobyli swój pierwszy, jakże ważny punkt w tych spotkaniach. A na razie za chwileczkę tutaj Państwa opuszczę i za chwilę przechodzimy do kolejnego meczu. Won't you come over? Dying to know where you came from. We're breaking open. Feel like your future's just begun. And all I know is that we lost time. If we stay right here, we could free ourselves inside. We'll stay awake forever. We'll hide away when no one knows. Let's run away together. Cities on our own. And all I know is that we lost time. If we stay right here, we could free ourselves inside. We'll stay awake forever. We'll hide away when no one knows. Let's run away together. To your world.
Witam ponownie po krótkiej przerwie. No, za chwilę rozpoczniemy spotkanie drużyny z niskimi ambicjami, a więc walka w grupie B. W tym momencie już nie o wyjście, ponieważ wiemy, że do UWLP nie dostało się. No, UWLP się nie dostało, niestety. Ale w wypadku tutaj tych pozostałych zespołów będzie to walka o bardziej o pierwsze miejsce, o to, kto okaże się tym najlepszym z tej dwójki. No, na pewno będzie to równie ciekawe spotkanie. Za chwilę zobaczymy, ale teraz czekamy tylko i wyłącznie na to, aby gracze już zaczęli pojawiać swoje drużyny, żeby mogli wyjechać z boksów, aby mogli rozpalić silniki, aby to wszystko zaczęło nam funkcjonować. I widzimy, że już jest Justyna, mamy Knighta, mamy również Shaona z drużyny, pokażę również Alkoholizmus, Kastet, CBD oraz Pepe. Shaon, od razu życzę wszystkim powodzenia. Być może będzie to pewnego rodzaju mecz, nazwijmy to meczem przyjaźni. Z uwagi na to, że ta drużyna nie walczy tutaj o tak ważne rzeczy jak wyjście, które wydaje się najważniejsze, jeżeli samo miejsce, wiadomo, miejsce również jest ważne, ale no, w porównaniu do wyjścia z grupy wydaje mi się, że aż tak bardzo nie. Teraz widzimy walkę Shaona z piłką. Oj, teraz Kastet CBD wykorzystał błąd Shaona. Mamy 1-0, bardzo szybko wychodzą na prowadzenie, niskie ambicje. No i będą mieli tutaj duży orzech do zgryzienia. Drużyna będzie miała duży orzech do zgryzienia, ponieważ wiemy, że niskie ambicje potrafią bardzo dobrze bronić i wychodzić z kontrami. Także no, będzie pewno to bardzo ciężkie. Wszystko zaraz się nam rozpocznie. Pepe, który zrobił piłkę gdzieś na ścianę, tam będzie o nią walczył. Kastet CBD przyszedł piłkę na lewą stronę, gdzie rzuca Knight, ale uderza on w słupek. I Kastet CBD piłkę wybija. Teraz była dojdzie przez Shaona, ale teraz Alkoholizmus blokuje tutaj próbę strzału i Justyna ma piłkę na masce. Oj, pomylił się jeden z graczy niskich ambicji, zostaje zablokowana przez Pepe. Alkoholizmus nie trafił piłkę. Knight próbuje lekko piłkę zgrać. Dopiero teraz Pepe gdzieś tam z góry, z jego obronnych pozycji, próbuje zaatakować. Piłka jest na ścianie, oj, to jest niezrzeźnie, już wiemy, Pepe lubi latać, on lubi sobie polecieć, ale tutaj no nie będzie tego dobicia, nie był dobrze ustawiony, ale nie ma nikogo w bramce, to jest bardzo dobra sytuacja dla drużyny, Shaon może dokończyć o zniszczenia, nie kończy dzieło zniszczenia, Knight, i w niespełna minutę, mamy już 1-1, no, wszystko zobaczymy, jak się potoczy, trwa dalej, no powiedzmy, jest to walka, jest to bardzo duża walka między obydwoma zespołami, jednak nie będzie chciał tutaj żaden z nich odpuszczać. Oj, teraz Knight co wymyślił, ale też co wymyślił Pepe. Oj, teraz uratował swój zespół w idealnym momencie. O, tutaj to była piękna obrona, ponieważ nikogo innego nie było, ale zapewne w ostatnich chwili, ponieważ ta piłka by siedziała tuż pod poprzeczką. Ale teraz to samo musi wykonać ktoś z graczy drużyny, ale to się nie udaje. I mamy 2-1. Zobaczmy jeszcze raz ten przelot. Przelot Pepego i mamy piłkę tuż pod poprzeczką. Nie był w stanie żadna z osób doskoczyć tej piłki, dopiero jest troszeczkę za nisko, a Knight dopiero rozpoczynał swój lot, więc no, wygrywa aktualnie, nie odgrywałem aktualnie, niskie ambicje. Teraz walka Alkoholizmusa z piłką i ze swoim kolegą. Shaon wykorzystuje lewą stronę, tam do Knighta. Pepe piłkę przejmuje, piłka znowu wysoko, Justyna już musi wracać na bramkę. On wie, że musi tutaj przygotować to wszystko w odpowiedni sposób. Justyna teraz, on będzie próbował jakoś to wyprowadzić, piłkę zagra do środka, ale tam nie ma graczy z drużyny. No niestety, źle to wygląda dla zespołu drużyna, ponieważ tam mają tutaj ciężkie trudności, choć zorganizowanie składnego ataku pozycyjnego, ale może wykorzystają błąd, który teraz się należy, no niestety Justyna trafia tylko i wyłącznie w spojenie, a to mogła być bramka i mógł być ponownie remis. Teraz znowu Shaon obija, tym razem poprzeczkę. No. Jak na razie, no nie udaje mi się, może 3 razy szukam, może 3 razy w końcu uda się trafić, aby no zdobyć tą drugą bramkę i doprowadzić ponownie do remisu. Z nabikiem przerzuca tam, jednak jeszcze z Pepe wraz z Alkoholizmusem. I powiem, że prowadzić piłkę, to się jednak nie udaje, ponieważ mamy Knighta. Alkoholizmus piłkę gdzieś tam przebija, Shaon piłkę zostawił. I teraz się proszę Shaon piłkę dobić. Walczy z Pepe, Pepe zostaje zniszczony, ale Pepe był w stanie jeszcze tą piłkę wybić. Teraz Kastet CBD, piłkę wyrzuca na daleko, tam dopiero Knight się cofa wraz ze swoim kolegą Shaonem. Shaon jest zniszczony, ale Knight był w stanie do piłkę jakkolwiek jeszcze na chwilę uspokoić. I teraz wyrzuca duża sytuacja. Próba do picia to jednak nie jest udana, już połowa meczu za nami i aktualnie niskie ambicje prowadzą w tym spotkaniu. Shaon piłkę wbija, przerzuca bardzo ładnie do końca z ustęp, bardzo ładne zagranie. Piłka do góry do Justyny, aj, troszeczkę niewymierzony ten strzał. Gdyby zostawiło ją troszeczkę dłużej, piłka pewnie wylądowała w bramce. Ale no to było przed chwilą, teraz wracamy do tego, co jest teraz. Mamy wciąż 2-1 dla niskich ambicji.
I teraz gdyby nawet być może wyskoczył wcześniej tej piłki, byłby w stanie dojść do środka i niestety przestrzelił. I nie ma teraz nikogo na bramce drużyny. To jest Shaun, na chwileczkę zastępuje piłkę, tylko jeszcze pada ona pod nogi, tuż pod nogi Pepe. Mamy również tam od razu Kasta, który mija się z piłką, jest tam Holizmus. Walczą z Shaunem, wygra tą piłkę. Nawet będzie miał bardzo trudny moment. Wraz z Justyną muszą wykonać ten strzał, ale Holizmus się myli. Widzimy, że obozuje tu drużyną, uderza tutaj to, że mamy dużo pomyłek, dużo takich pustych przelotów. Czasem się to zdarza w niektórych meczach, musimy to zrozumieć. Gracze nie są idealni, ale możemy też dzięki temu widzieć piękne akcje, takie jak wcześniej wykonał Pepe, czyli ten strzał z powietrza, strzał z wysokości. Teraz Knight walczy z Pepe przy kornerze, piłka dalej tam się znajduje. Przed nami jeszcze minuta wejścia zakończenia tego spotkania i jak na razie to niskie ambicje prowadzą w tym meczu. Mamy tylko i wyłącznie jeszcze minutę 10 na zegarze. Kastet zablokował tą piłkę na korner, ale tam już jest ten, który zabrał piłkę do środka. Taki ala centrosą, ale mija się z piłką Shaun. Oj, to mogło bardzo ładnie wyglądać, gdyby było trafione, ale tym razem Pepe może dokończyć jej zniszczenia i doprowadzić sobie na większe wprowadzenie. Tak się nie udaje. Kastet piłkę przebija na drugi korner drużyny. I teraz Knight walczy tutaj z powietrzem, walczy z sensem, walczy z przeciwnościami losu i z oporem. Teraz widzimy Justyna wraz z Shaunem, piłkę rzucają do środka, Shaunkę podbija, Justyna niszczy Kasteta, ale no, nie było w tym momencie Knighta, który był w stanie dobić tą piłkę. Teraz jest idealna sytuacja, piłka podbita, piłka bita nad słupkiem, nad poprzeczką, wygląda się na Knighta, nie trafi na piłka. Justyna walczy wraz z Pepe, to jednak się nie udaje, teraz by udaje się wybrać tą piłkę, ale tam już jest dobrze ustawiony alkoholizm, który tą piłkę jest w stanie wybić. Ostatnie tylko jeszcze 20 sekund, mają bardzo mało czasu gracze drużyny. Czy to się uda? Knight próbuje strzelić, to będzie ubity słupek, nawet nie słupek, troszkę obok słupka przeleciała. Piłka cały czas ma duży tłok, duże tłoczenie pod bramką niskich ambicji. Muszą to uważać gracze, ale teraz dało się wyjść spod tego pressingu. Piłka jest na środku, idealnie wysoko. Może tam teraz dojść Pepe, nie, ponieważ spróbowałem się stać tylko i wyłącznie jedna sekunda, więc za chwilę ten mecz się skończy. Zobaczymy, czy uda się cokolwiek jeszcze bić. Czy będzie jeszcze jedna bramka? Nie będzie. I tym samym mamy koniec tego pierwszego spotkania, w którym wygrał zespół niskich ambicji. Jak na razie to oni prowadzą w stawce. Zapytam się ciebie, Pawle, co zrobisz w tym spotkaniu? No na pewno bardzo wyrównane spotkanie, bardzo przyjemnie się to ogląda, zwłaszcza, że obydwie drużyny tutaj popisują się akcjami zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, może nawet w zasadzie przede wszystkim w powietrzu. Tutaj widzimy dwie bardzo lotne drużyny. Wyrównane spotkanie, natomiast no tutaj rzeczywiście no widać, że nie zwalniają tempa i to się w sumie chwali, wziąwszy pod uwagę to, że tak naprawdę te zespoły tak naprawdę grają o pietruszkę w tym momencie, bo już od wtorku obydwie te drużyny mają zagwarantowany awans na Juvenalia. No i cóż, czekamy jeszcze, jak szanowny pan drugi komentator naciśnie magiczny przycisk gotowy. I za chwilę powinniśmy rozpocząć to spotkanie. Drugi set na razie z przewagą po stronie niskich ambicji, ale to nie była bardzo duża przewaga, to była przewaga raptem jednej bramki, więc cały czas spotkanie można wrzucić w kategorii gotowe, no przepraszam, nie gotowe, tylko wyrównane. A propos gotowości, to czekamy jak drużyny wyjadą, już wyjeżdżają na boisko, już rozpoczynamy drugiego seta, zobaczymy co tym razem nam pokażą obydwie te ekipy. No widzimy, piłka najpierw trafia pod koła Pepe, już jest w powietrzu, już leci z tą piłką, ale niestety troszeczkę przeliczył się w swoich obliczeniach. Nie wyszło z tego nic groźnego i teraz drużyna powinna odpowiedzieć z kontrą. Tak też się dzieje. Knight do Justyny przerzuca, ale jest obrona ze strony niskich ambicji. Mimo wszystko jednak piłka zostaje cały czas po stronie drużyny pomarańczowej. Teraz Kastet CBD troszeczkę uspokaja całą tę sytuację. Będzie prowadził sobie tę piłkę dalej. Jest na narożniku, podaje do Pepe. Pepe myli się! W takiej sytuacji przeleciał centralnie nad piłką. Niewiele brakowało, żeby zakończyć to strzałem na bramkę. A tymczasem Shaun gdzieś tutaj przy tej piłce jest, przerzuca do środka. Alkoholizmus tutaj próbował wyjaśnić sytuację, ale został zniszczony. I piłkę przejmuje Kastet CBD. Zobaczymy, czy poda do Pepe. Nie. Shaun zbije tę piłkę do środka. Pepe ją przejmuje stamtąd. I Pepe próbuje teraz na środek, ale Justyna jest po to, żeby to zablokować. Teraz Justyna przerzuca to na połowę niskich ambicji. Jest próba dośrodkowania, niestety zbyt lekka, za mało tutaj siły włożył ten zawodnik, żeby tę piłkę wyśrodkować. Teraz Shaun próbuje dokończyć to, co zaczął Justyna, ale to też się nie udaje. Cały czas gdzieś ta piłka sobie krąży po środku boiska. Teraz jest dobra sytuacja, jest dla Pepe, ale Pepe chyba nie miał boosta, żeby się wybić
do tego strzału i piłka z powrotem wraca na połowę niskich ambicji. Półtorej minuty minęło tego meczu, mamy na razie cały czas 0-0. Ten mecz przypomina troszeczkę poprzedni, bardzo zamknięty, bardzo tutaj pragmatyczne podejście zarówno jednego, jak i drugiego zespołu. Teraz Pepe pięknie wyrwał się praktycznie pionowo w górę, żeby wybić tę piłkę. Niestety ta piłka cały czas jest na ich połowie i teraz dopiero udaje się temu zawodnikowi wyrzucić ją na połowę drużyny. Pepe teraz będzie próbował jakiejś akcji razem z Castetem. Niestety Castet mija się z piłką. Justyna lekko tę piłkę podbija do góry. Jest Castet, jest alkoholizmus, ale alkoholizmus jest spóźniony. Nie zdążył się ustawić dobrze do tego strzału i teraz zobaczymy, czy Pepe będzie, nie będzie próbował atakować teraz. Była próba ataku ze strony tego zawodnika, ale zawodnicy drużyny ubiegli go i to zdecydowanie z tą piłką. Teraz Knight próbował, wydaje mi się, że próbował jakiegoś pincza, jest strzał Justyny. No i strzał Justyny zakończył się powodzeniem, mamy 1-0 dla zespołu drużyny. Tutaj Knight, wydaje mi się, że była jakiegoś próba jakiegoś pincza, który się nie udał. Co nie zmienia faktu, że Justyna zyskuje tę piłkę. No i mamy 1-0. Drużyna wysuwa się na prowadzenie. Zobaczymy, czy utrzyma to prowadzenie, może je powiększy, a może za chwilę niskie ambicje czymś odpowiedzą. Teraz Pepe, była próba ataku, ale nie dogonił tej piłki w powietrzu. Castet CBD próbuje jeszcze podać, ale jest Knight, żeby ten strzał zablokować. Cały czas gdzieś się tam lekko kotuje, jest teraz Pepe, zobaczymy Pepe, próba wyrwania się do góry, ale Shaun był na posterunku. Nie pozwolił mu dotknąć tej piłki. Teraz Knight próbuje wyjaśnić sytuację, wysuwa się z tą piłką na połowę niskich ambicji. Teraz potrzeba by było kogoś w środku, jest Shaun, jest Justyna, ale jest też blokada tego strzału, nie znalazła się ta piłka w siatce. Shaun gdzieś cały czas próbuje tutaj kręcić się pod bramką niskich ambicji. Teraz jest strzał Justyny, no i Pepe nie zdążył tego obronić i mamy 2-0. I wychodzi na to, że jednak tutaj drużyna próbuje pokazać ten swój pazur. Być może ten pierwszy mecz to był po prostu wypadek przy pracy. Nie wiadomo, ciężko to w tej chwili stwierdzić, ale fakt jest taki, że drużyna prowadzi z niskimi ambicjami 2-0. No i cóż, z uwagi na to, jak zamknięty jest ten mecz, niskie ambicje naprawdę muszą się w tej chwili już brać ostro do roboty. Alkoholizmus tutaj próbował coś czynić ze ściany, ale to mu się nie udało. Ten zawodnik nie jest tak lotny jak reszta jego zespołu. Teraz Castet, no niestety nie był to celny strzał, skończył na narożniku. Justyna tutaj próbuje wyjaśnić sytuację. Jest Pepe, było blisko, bardzo blisko. Niestety skończyło się tylko na słupku, a wielka szkoda. Wiemy, że ten zawodnik umie strzeć naprawdę piękne bramki. No i Pepe tutaj blokuje akcję Knighta, przerzuca to na połowę drużyny, ale teraz ta piłka za mocno przeszła przez środek, ale zdecydowanie za mocno, nie było komu tej piłki umieścić w siatce i teraz jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Na szczęście jest Pepe, który blokuje ten strzał i teraz Pepe z góry, ale nie udało się, nie trafił w tę piłkę czysto. Jest Castet, ale też nie do końca czysty strzał, alkoholizmus obija tylko słupek. W tej chwili Pepe musi się już wracać, ale się wraca. Blokuje akcję drużyny. Jest Justyna. Justyna przerzuca tę piłkę znowu pod bramkę niskich ambicji. Tutaj się trochę nie zrozumieli gracze drużyny pomarańczowej. Wyglądało to groźnie, ale nie było też kogo z drużyny czarnej, żeby tę akcję wykorzystać, dokończyć. Teraz Shaun przerzuca to na środek. Będzie próbował podania, ale jest Castet CBD, który to przerzuca na środek. I jest bramka kontaktowa ze strony niskich ambicji. Mamy 2-1 na 38 sekund przed końcem. Niskie ambicje próbują złapać jakiś kontakt z zespołem drużyny, no i zobaczymy, mają 38 sekund na to, żeby doprowadzić do wyrównania, zobaczymy, czy im się to uda. To jest niewiele czasu z uwagi na to, jak zamknięty jest ten mecz, ale teraz piłka trafiła, a nie było kogo, żeby dokończyć tę akcję, a szkoda, teraz kasę CBD, ale jest Knight, zdążył się wrócić do bramki drużyny i zablokować ten strzał, ale jest Pepe, jest pusta bramka! I mamy 2-2, a wydawało się, że drużyna już powoli kroczy do tego, żeby wygrać tego seta, żeby już wszystko zamykać, a tymczasem Pepe, piękna akcja, bardzo dobry challenge ze strony tego zawodnika i cóż, mamy 2-2, 24 sekundy i tak naprawdę tuż przed końcem ten mecz zaczyna nam się rozgrywać od początku. Teraz jest niebezpieczny strzał na bramkę niskich ambicji i drużyna 3-2. Justyna z kick-offa, tak naprawdę z kick-offa, ta piłka została na środku. Justyna znalazła się w odpowiednim momencie, żeby dobić tę piłkę. No i mamy 3-2.
No i zobaczymy, 19 sekund. Myślę, że niskie ambicje już oczami wyobraźni były w dogrywce, a tymczasem zimny prysznic, niespodzianka. I jeszcze zobaczymy teraz Shaun, ale jest obrona ze strony niskich ambicji, naprawdę niewiele brakowało. Knight będzie próbował to dobijać. Shaun niestety myli się. 5 sekund, chyba już ten wynik nie ulegnie zmianie mimo wszystko, ale jest jeszcze Pepe. Piłka jeszcze nie dotknęła ziemi. Kastet będzie próbował z powietrza to ściągnąć, ale to mu się nie udaje. Ale piłka cały czas jeszcze w górze. Jest jeszcze Justyna. Słupek, piłka jeszcze nie dotknęła podłoża. No i dopiero teraz dotyka podłoża i mamy 1-1 po ciężkiej walce. Ale drużyna wygrywa 3-2 tego seta i w ogólnym rozrachunku mamy remis. Michale, jak Ci się podobał ten mecz? No cóż, na pewno było to ciekawe, z uwagi na to, ile się wydarzyło w ostatniej chwili, to naprawdę. Kiedy wydawało się, że no, drużyna po prostu idzie po swoje, a miała na pewno no taki no, musiała wyjść szybko z takiego swojego małego piekiełka, które na chwilę wstąpiła. No tam się zagotowało wśród graczy. No, przed nami kolejne spotkanie, właśnie dalej będzie walka, na razie mamy cały czas 1-1 i zobaczymy, kto teraz będzie w stanie zdobyć bramkę. Że prawie będzie w stanie zdobyć mecz, to jest najwyższe pytanie, bramki to swoją drogą. Znaczy zobaczymy, teraz widzimy, że Pepe próbuje jakoś tutaj zagrywać tą piłkę do środka, no i źle spojrzałem na gracza. Oczywiście nie był to Pepe, tylko był to prawdopodobnie, jak pamiętam, to był alkoholizmus. Moja wina, bardzo tutaj, przepraszam za małe niedopatrzenie. Ale widzimy teraz, jest wprowadzenie do środka, Pepe piłkę wbija, ale jest tutaj zdanie ustawione i mamy bramkę bardzo szybko, drużyna wychodzi ponownie na prowadzenie. No i aktualnie jest 1-0. Gracze niskiej ambicji będą musieli się troszkę podnieść z tego, ponieważ to po raz kolejny drużyna zaczyna dyktować swoje warunki, a to nie jest dla nich najlepsze. Szybko budzili się z tego marazmu, być może tam te dwie bramki, albo ten taki właśnie ten zimny prysznic, który był im potrzebny, żeby właśnie wybudzić się z tego uśpienia w tym meczu. Teraz oj Pepe, ale jest Shaun na bramce, nie jest ona pusta i Shaun na spokojnie tą piłkę wybija. Alkoholizmus się myli, Knight również. Powinniśmy tą piłkę na ścianie, już atakować z powietrza. Teraz on staje, ponieważ bał się ataku ze strony gracza czarnego, ale to jednak był nieudany. Knight piłkę lekko wyrzuca, ale Pepe to za piłkę do środka i nie ma żadnego bramkarza. I teraz Shaun był w stanie wrócić piłkę nad Kastetem i piłka znowu jest gdzieś tam na wysokościach. Oj, walka tutaj ponownie Kastet, o piłka ładnie przerzucona jednym z graczy, właśnie tutaj Pepe zostaje blokowany, bo przerzucona piłka na jednym z graczy niskich ambicji. Knight wydała piłkę do środka, wysoko, próbuję ustawić te Anię, żeby można było ktoś się zgrać, ale jest Pepe, który tę piłkę zatrzymuje i wyrzuca z daleka. Oj, nie ma żadnego bramkarza, to może być bramka Pepe, tak, mamy bramkę Pepe i tym samym mamy 1-1 i mecz zaczyna nam się od początku. No cóż, no, nie było bramkarza, postawili wszystko jedną kartę, gracze drużyny i tym samym stracili bramkę. O, tak się czasem zdarza, niestety nie można wszystkiego, nie można mieć defensywy i ataku tak samo mocnych w tym samym czasie, jest to bardzo ciężkie. No i teraz to się zemściło i zobaczymy teraz, kto będzie w stanie wystarczać. Widzimy Pepe w powietrzu, jego ulubiona pozycja. Prawa do bicia, ale jest za mało pusta i nie był w stanie dobrze podlecieć do góry. Walczy Kastet w górze z Justyną. Ostatecznie wygrał tutaj Justyna, ale no, piłka zostaje też wrzucona wszystko do środka. Shaun po raz pierwszy chciał zwolnić, zaskoczyć alkoholizmu, za to jednak się nie udało, a Pilsen przeszedł jego zagranie. Oj, teraz wysoko piłka została uniesiona, tam jest tylko i wyłącznie Pepe, albo aż Pepe. Ciężko stwierdzić, w którą stronę będzie to oscylowało. Teraz widzimy Kastet, leci po tą piłkę, chce zrzucić do środka, to się udaje, piłka zagrana do środka, ale jest tam Knight, który spokojnie tę piłkę wyjaśni. Zostaje sam alkoholizmus na bramce. Knight do zagrania bardzo dobrego kąta i to się udaje, mamy 1-1, bo jest ponad 2 minutach, znowu drużyna wychodzi na prowadzenie. Mecz cały, tego meczu są o wiele bardziej otwarty niż te poprzednie. Widzimy bramki z obydwu stron, wymianę ciosów. No, zobaczymy, czy uda się teraz odpowiedzieć drużynie niskiej ambicji, czy może drużyna będzie w stanie odskoczyć na 2 gole, na 2 oczka. Na pewno bardzo by im pomogło. Teraz jest ta sytuacja, ale na spokojnie tutaj rozpracował tę sytuację Justyna. Oj, to może musiać jeszcze Pepe, może dojść bramkę. Tak, mamy szybko odmiany ciosów. Ej, po niespełna 10-20 sekundach w maksie. Mamy ponownie tak, 18 sekundach dokładniej. Mamy bramkę wyrównującą 2-2. I to dość bardzo szybko, ponieważ pamiętamy, że troszkę ponad 2 minuty, a już widzieliśmy 4 gole. No, widzimy tutaj, że Knight
Tam mam tutaj lekcje z Anipocku, tam niektórzy, które mówią, gracz miał teraz pięknie, Justyna zachował to, co potrzebował i tym samym mamy 3-2. Ale ciekawe było to, że Knight po straconym golu stwierdził, że spokojnie panowie, nic się nie stało, za chwilę znowu będziemy wygrywać. No i, że tak powiem, przepowiedział przyszłość, ponieważ chwilę tutaj minęło i w tym momencie mamy już 3-2. No, zobaczymy, czy uda się jakkolwiek znowu odpowiedzieć graczom niskich ambicji, no bo to oni cały czas zawsze gonią ten wynik. Bo teraz Pepe stał w bramce, był przygotowany na to, żeby Justyna go nie zaskoczył, jak już ostatnimi czasy się działo. Oj, teraz jest sytuacja, chyba będzie obrona alkoholizmusa, dobry strzał Szaona, ale też piękna obrona i Pepe nie był w stanie poradzić sobie na Knighta. I tym samym mamy 4-2, udaje się w końcu odskoczyć drużynie. Widzimy po pierwszej pięknej obronie alkoholizmusa, już Pepe nie był w stanie dojść do tej piłki. I tym samym w połowie meczu to drużyna wychodzi na większe prowadzenie, ma już przynajmniej jedno oczko zapasu. I zobaczymy, jak to poskutkuje, jak to zadziała na graczy. I teraz Szaon wrzuca piłkę spod kół graczy niskich ambicji, a na bramce tylko i wyłącznie Pepe. To bardzo niestety zagrywka, zagranie do Kasta. Pepe tą piłkę wyrzuca, chciał tutaj zagrać do alkoholizmusa. Do końca to wyszło i teraz jest na piłkę dalej, zagrywa w stronę cornera, tam już jest Knight. Przejmuje tą piłkę, oj, próba strzału, ale Knight ciszy alkoholizmusa w momencie, kiedy Pepe tą piłkę wrzuca daleko. Będzie próbował znowu zaatakować w swój ulubiony sposób, czyli z powietrza, jest źle w rejestrze torlotu, nie, oszukał graczy. Właśnie drużyny, to mamy 4-3 i zbliżają się gracze niskich ambicji do tego wyniku. Znowu jeden gol różnicy. O, zobaczymy, czy za chwilę to gracze właśnie drużyny będą w stanie zdobyć kolejną bramkę. Wszystko za chwilę się okaże. Alkoholizmus walczy o piłkę gdzieś tam wysoko na ścianie wraz z Justyną. Widzimy teraz dobra sytuacja, Kasta sobie ładnie to wystawił. Pepe może strzelić, to może bramkę wyrównującą, tak, mamy bramkę wyrównującą i znowu ten mecz zaczyna nam się od początku. O, bardzo ciekawe spotkanie, co chwilę mamy tylko i wyłącznie, bo nie w wyniku remis, bo nie w wyniku remis, bo nie w wyniku remis. I tak cały czas zobaczymy, czy w końcu uda się wyjść graczom niskich ambicji na prowadzenie, co myślę, że jeszcze ani razu nie udało im się to, to zawsze drużyna była w stanie ładnie to wybrać. Oj, teraz to może się wydarzyć, ale mamy Szaona, który wrócił, widząc się święci, zauważył pomysł rozpoczęcia tego meczu ze strony niskich ambicji i chciał temu zapobiec. Teraz piłka jest taka lekko wysoka, ale pewnie ona spokojnie kontroluje, będzie w stanie ją ładnie poprowadzić, no jak zwykle, oczywiście ze ściany, kto by się spodziewał. Teraz Szaon, że piłkę Kasta jest w stanie zablokować, też przychodzi trochę alkoholizmu Smithowi, który chciał wyjść tą piłkę do przodu, a nie na bok. Oj, teraz to błąd może sporo kosztować, ale alkoholizmus jak uratował teraz swój zespół, popełnił błąd, ale szybko go naprawił, stanął w miejscu, przyjął na siebie to uderzenie i dzięki temu wciąż jest 4-4 i nie gonią, nie muszą, że w tym momencie jeszcze gonić wszystkie ambicje w wyniku, ale mogło to się źle skończyć, nie mogło sobie pozwalać na takie błędy gracze niskie ambicje, tylko przylatuje nad bramką, przecież alkoholizmus i Pepe, którzy próbują to uspokoić, Justyna niszczy Kasteta, piłka wysoko do Knighta, Knight ją delikatnie zgrywa, no ale to nie było aż tak blisko bramki, że to zadziałało. Teraz Justyna uderza z wysoka, próba obrony Kasteta, jest ona udana, ale mamy próbę strzału Szaona, piłka przyleciała, uderza ją w Pepe i Pepe broni ten strzał, próba dobitki, jest teraz wielkie zamieszanie pod bramką niskich ambicji, próbują być blokowani przez Szaona oraz Pepego, to Szaon w końcu zbija tą przebitkę, ale mamy innego z graczy żółtych, który blokuje, dalej mamy Justyna, który będzie próbował zagrywać do środka, oszukać jakoś Pepe, to się jednak nie udaje, piłka wysoko i leci ona w stronę bramki drużyny, teraz próba strzału Kasta nieudana, zagranie do środka, Szaon piłkę wypija, alkoholizmus się mija i teraz tylko i wyłącznie Pepe, Pepe jest rzucona, ale piłka jest troszkę zbyt mocno rzucona, teraz próba strzału, Pepe broni, ratuje się już przez stratą bramki na ostatnie sekundy przed końcem, teraz próba strzału Knighta, piłka jest wysoko, cały czas nie wiadomo co się może wydarzyć, to 9 sekund, ostatnie już odliczenie trwa, piłka walczymy teraz cały czas w górze, piłka jest cały czas wysoko, Szaon gdzieś tam walczy z Justyną, Kast do uderzenia, piłka dotknie podłoże, tak i mamy dogrywkę, proszę Państwa, mamy pierwszą dogrywkę, 4-4 i złota bramka, walka o złotą bramkę w tym trzecim spotkaniu. Zobaczymy, czy której drużynie uda się, czy to będzie szybkie strzelenie bramki od razu, czy być może będzie nas czekać dłuższa rozgrywka.
Teraz przede wszystkim, teraz strzał Szaona. Nieudana piłka obierza słupek i wypada z bramki. Oj, niestety, no tutaj w tym momencie wydaje mi się, że zostawili gracze, właśnie gracze drużyny tą piłkę. Sądzę, że to jest już w tym momencie bramka, ale jednak pamiętajmy, zawsze warto pilnować, sprawdzić, skontrolować, żeby być pewność. A tutaj no już wydali się z gąską ogródku, byli pewni swego, a to się nie udało i grają dalej. Nawet tylko do środka. Tam jak się Pepe jest zniszczony, żeby nie mógł oddać strzału. Wiedza jak łatwo jest niebezpieczny, to zawodnik. Dlatego od razu, skoro nie mogą wyjąć piłki, to niszczą Pepe. Teraz piłkę naprawdę próba strzału. Trzeba próbują przeżyć. Oj, nice, dwa w złotą bramkę. I ten sam to drużyna wygrywa trzecie spotkanie. I mamy 2-1 w ogóle. Zobaczmy ten strzał. Bardzo ładny. Alkoholizm wraz próbował zatrzymać, ale niestety przeszkodził tutaj Kastek, stąd zbija się na słupek. Nie udało się. I tym samym mamy 2-1. I teraz zawsze dowiemy się, być może, czy to drużyna, czy może ktoś, czy może niskie ambicje będą miały pierwsze miejsce w swojej grupie. Już za chwilę to wszystko się okaże. O, poczekamy, już za chwileczkę wszyscy są gotowi. Tak, wszyscy są gotowi i zaraz będziemy wiedzieć. I obserwujemy być może już ostatni mecz, przynajmniej w tej grupie, a potem przed nami kolejna grupa. I ruszyli do przodu walka Kolizmusa wraz z Justyną. Teraz Szaon próbuje szybko zdobyć bramkę jak ostatnio i to się udaje. Mamy 1-0 w ciągu 3 sekund. No widzimy, że te dwa kolejne mecze, ten pierwszy bardzo zamknięty, a drugi bardzo trzeci i teraz czwarty są otwierane bardzo szybko strzałami i zobaczymy, czy niskie ambicje będą w stanie równie szybko odpowiedzieć na straconą bramkę na rzecz drużyny. Widzimy, że ona tutaj bardzo stawia, piłka jest wysoko. Wiemy, że Pepe lubi takie piłki, ale on już się wraca. Kastet się myli, Justyna się nie myli. I tam mamy Pepe oraz Alkoholizmusa. Pepe również pracuje jednak przy podłodze. Oj, to może jest strzał, ale jednak troszeczkę strzelił wiatr z lewej strony. Być może był to jakiś halny, ciężko nam w tym momencie stwierdzić. Ale no, nie jest to ważne, ponieważ nie było bramki. Oj, to może być bramka, to leci bardzo niezwykle w poziomie, ale jednak nie ma jej. Poleciało na obok bramki, był trochę zdjęte i teraz Pepe próbuje to użyć pincza i to się udaje. Mamy 1-1. I już po pół minucie mecz zaczyna się od początku. Zaczyna Kastet, tutaj doganie wysoko, Pepe leci i tutaj dobija gracze. Tutaj drużyny nie byli w stanie zareagować, byli o wiele za nisko. I tym samym mecz rozpoczyna nam się od początku, po troszeczkę więcej niż pół minuty spotkania. Oj, teraz nie zareagowali w ogóle gracze, w żaden sposób się wydarzyło. Knight po prostu huknął jak z armaty, aż poprzeczka zadrżała. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj jest huknięcie, ale bardziej sobie wydawało się, że tak jest bardziej strzał technicznym zaskoczyć. Znaczy myśleli pewnie, że uderzy to w poprzeczkę i wypadnie. Może dlatego nie skoczyli, a ten sam uderzył do poprzeczki i wpadło jednak do bramki. I mamy 2-1. Oj, piłka teraz zastopowała na miejscu. Oj, próbował teraz alkoholizm to wykorzystać, jednak się nie udało, ponieważ była ona lekko uderzona. Teraz szałą piłka wyrzucona. Knight ją dobija i mamy 3-1. Oj, bardzo dwa szybkie ciosy ze strony drużyny. I już 3-1, prawda, już dwoma, tutaj właśnie dwoma bramkami. Szaon wystawia piłkę do Knighta, no nie byli w stanie w żaden sposób zareagować gracze niskich ambicji, a oni wiedzą, że to może być dla nich, no być albo nie być w pierwszym miejscu. Czy to oni mają swoją grupę, czy to właśnie drużyna? Zaraz się wszystko okaże. No, zostało nam ponad 4 minuty, a aktualnie drużyna prowadzi i może to planie wydłużyć. No, nie udało się, trochę za krótki ten samochód i dlatego Justyna nie był w stanie uderzyć dobrze tej piłki. Teraz trzeba troszeczkę poprowadzić, rzucają ją troszeczkę wyżej, ale tam są tylko i wyłącznie gracze niskich ambicji, nie było nikogo z drużyny. Teraz próbuje jakąś piłkę zbić, Pepe wraz ze swoim kolegą niestety nie pomogli sobie i piłka została zbita na ich bramkę, a tam czeka już Alkoholizmus w bramce, aby mu sobie broniło. I teraz to jest pusta bramka, jak może to wykorzystać i wykorzystuje. 4-1, proszę Państwa. I na ten moment to właśnie gracze drużyny mają zapewnione pierwsze miejsce w swojej grupie, to oni wygrywają, a przed nami jeszcze ponad 3,5 minuty tego spotkania. No tutaj może się dziać, widzimy, że im dalej w las, tym większy worek z bramkami jest otwarty. Tutaj one wręcz się już sypią z rękawa, no i mają problem gracze niskich ambicji. Oj, mają duży orzech do zgryzienia, w jaki sposób to patrzy, wiesz Państwo. Mamy piękny strzał, tym razem Pepe udaje się bronić, ale nie ma mocnych na Knighta. Knight teraz tylko stanie pokazuje swoje umiejętności kończącego, tego snajpera, tego lisa pola karnego, który potrafi wcisnąć, który potrafi znaleźć się w odpowiednim miejscu, być tam, gdzie potrzeba. Jest 5-1 po niespełna półtorej minucie. No niestety źle to wygląda dla graczy niskich ambicji.
no oni będą pewnie próbowali w jakiś sposób zdobyć jeszcze bramki, no ale no zobaczymy, czy im to się uda. Wszystko zaraz będzie wiadome. Wciąż czekamy na jakieś większe bramki. Cały czas jest zagrożenie pod bramką. Pepe to ładnie wybija, strzelał Justyna. Szaon wrzuca piłkę do góry, znowu niebezpieczny cały czas. Oj, teraz Justyna pomylił się, a mógł zdobyć bardzo ładną bramkę. No i widzimy, czy to będzie jakkolwiek, czy da się jakkolwiek zatrzymać tutaj graczy drużyny. Jest ciężko. Zaszczytwalka, mamy informację o tym, że Kastet prosi o przerwę. Być może jest jakiś problem. Zaraz się dowiemy, jak to dokładnie wygląda, co się dzieje. Cały czas trwa. Wiem o tym, że prawdopodobnie chyba już teraz wszystko powinno być ok z samochodem. Były jakieś problemy. Zobaczymy, jak zostaną, w jaki sposób zostanie zareagowane przez tutaj właśnie założycieli turnieju, czy będzie mecz wstrzymany, czy być może jednak będzie można go dograć do końca. O, zaraz zobaczymy, no cały czas mamy 5-1. Szaon daj blokuje strzał Kasteta i Szaon przejmuje też tą piłkę. Piłka zostaje do środka, zostaje wbita przez Pepego i Pepe będzie pędził prawą stronę, zostaje strzelony przez Justyna, ta piłka wybija. Nie ma jednak nikogo, kto był w stanie dojrzeć. Oj, teraz alkoholizm się myli. Justyna lekko próbuje oszukać obronę, ale to się jednak nie udało, ponieważ Kastet był na posterunku i próbuje strzelić. To jednak nie jest dobry strzał. Szaon próbuje piłkę przerzucić, ale nie udaje się rzucić nad Pepe. Piłka wraca do Szaona, ale go przylatuje. Justyna próbuje tą piłkę dobić, coś jednak nie udaje. Mam już tylko i wyłącznie minutę 50 do końca spotkania. Teraz strzał Knighta. Ej, pobita poprzeczka po zdjęciu tej piłki przez Pepe. Szaon dobija piłkę ponownie do środka. Cały czas mamy oblężenie, wręcz po prostu oblężenie bramki niskich ambicji. Oni cały czas są w obronie, cały czas są w obwodzie, muszą uważać na strzały, które raz po raz trawią ich pole karne. Prowadzi się Szaona, teraz Justyna ma idealną możliwość, ale Kastet zabiera tę czystą sytuację w ostatniej chwili, zabierając tę piłkę. I teraz są w stanie wyjść z kontrą, ale Knighta to nie pozwala. Pepe próbuje tą piłkę uspokoić, wrócić jakoś do środka, żeby ktoś jego kolegów był w stanie ją dobić, ale Knight rozpoczyna, że tak powiem, tutaj rozpoczyna obronę bardzo ofensywną, żeby tą piłkę wyrzucić. Teraz ma strzał, oj, Pepe się myli, czy ma tego alkoholizmusa, mamy alkoholizmusa, który również się myli i teraz Justyna, to jest jego szansa, ale no niestety no mamy problemy. Teraz Knight zagra piłkę w swojej własnej bramki, aby ją ostatecznie wybić, ale to może się źle skończyć. Pamiętajmy, mamy groźnie latających graczy niskich ambicji, a szczególnie Pepe. Piłka jest wysoko, statkuje jeszcze 50 sekund, a jest wciąż 4 punkty przewagi dla strony drużyny. Jeżeli to się tak zakończy, to właśnie w ten sposób. I teraz musi być ta sytuacja, jest, Szaon trafia na 6-1 i tym samym wydaje mi się, że pieczętuje. On tym samym pieczętuje zwycięstwo drużyny. No, niestety tak to wygląda. Wydaje mi się, że być może dojdzie do tego, że niskie ambicje chciały złożyć jakiś protest albo pewnego rodzaju odwołanie od tego meczu, ponieważ jest informacja, że mają problemy z samochodem, a zgłaszają to do tej osób rządzających, a wciąż nie ma żadnego odzewu. No, nie wiemy dokładnie, jak to wygląda, czy na pewno wszystko jest wiadomo. I teraz uderzenie w słupek było bardzo niebezpiecznie, no ale jak na razie mecz się odbywa według zasad i wszystko powinno być ok. Zostało tylko jeszcze 20 sekund do spotkania, 20 sekund nadziei, 20 sekund no wszystkiego, co może jeszcze stać, ale pro uderzenia w słupek PE teraz broni. Mamy alkoholizmusa, który będzie walczył wraz z swoim kolegą. 9 sekund, wydaje mi się, że mecz zostanie zakończony zwycięstwem drużyny, tylko pytanie, czy mecz będzie powtórzony, czy być może zostanie uznane, że wynik taki pozostaje, ponieważ piłka jest w górze, ale piłka zazdrotnie podłoża, dotknęła podłoża, tym samym zespół drużyna wygrywa to spotkanie i to on zajmuje pierwsze miejsce. Ale pytanie, czy aby nawet jeszcze mamy wciąż potwierdzenia ze strony właśnie ze strony organizatorów. Wciąż czekamy, ale tak, w sumie zostało zdecydowane o tym, z tego co informują, że jest to prawdopodobnie nie do końca na tyle ważna rzecz, która nadpływała. Bardziej próbowali ugrać możliwe próbę zdobycia jeszcze jednej szansy. Tak przynajmniej zdecydowali sędziowie i drużyna wygrała to spotkanie i tym samym to oni zostali pierwszym miejscem, a drugim miejscem mogą poszczycić się niskie ambicje. I zaraz wszystko się stanie. A na razie chwila przerwy i za chwilę ostatni mecz dzisiejszego wieczoru, a więc walka między profesorakami a ziomeczkami o to, kto wyjdzie z grupy. Zostańcie z nami.
Halo, halo, słyszymy się ponownie przed nami ostatnim dzisiejszego wieczoru, a więc walka o to, kto wyjdzie, a więc walka procesoraków z ziomeczkami, ziomami, a więc walka Adriano, Perego, Kamoxa, Fredmana, Dyziomejta i Jaynysha. Już za chwilę wszystko będzie wiadomo, wiemy tylko na razie, że to kapiszony wyszły z grupy i jak na razie tylko właśnie powiedzieć, zjadają popcorn i oglądają na to, co pokażą przeciwnicy, z którymi przegrali. I wszystko zaraz wyjdzie. No, na razie tylko i wyłącznie czekamy na zgodę na to wszystko, co się wydarzyło. Cały czas czekamy na to, aż gracze pojawią się na boisku, będą mogli wjechać. No, wszystko zaraz będzie jasne. Wciąż czekamy na jakiekolwiek informacje o tym, co się wydarzyło. Zobaczymy, jakie będą tutaj no, tym wszystkim pokłosie, ponieważ niestety troszeczkę dłużej nam się trzeba było poczekać za kolejny mecz. No niestety były tutaj pewne prace techniczne, które potrzebne były do dokonania, aby wszystko mogło się wydarzyć. I widzimy w końcu procesoraki pojawiły się na boisku, czekamy jeszcze na ziomeczki i zaraz wszystko będzie jasne. Cały czas czekamy na ziomeczki, mamy tylko i wyłącznie procesoraków na boisku, a no, mecz może się w każdej chwili rozpocząć. Cały czas czekamy na to, aż pojawi się na boisku, a mecz już się rozpoczyna, a ziomeczków nie ma. Gdzie są ziomeczki? To jest ważne pytanie. Teraz dopiero Fredman się pojawił. Zobaczymy, czy będzie gra fair play ze strony procesoraków. Nie, procesoraki, nie, oni stwierdzają, że w tym momencie oni chcą zdobyć bramki. To jest ważniejsze niż zagranie fair play. No, niestety, może to się potem na nich zemścić. Cały czas czekamy, tak, ziomeczki pojawiły się już na meczu i mecz już się rozpoczął. Widzimy Dyziomejta, który, tak powiem, rozpoczął jazdę tyłem, troszeczkę lekceważąc swoich przeciwników. No, zobaczymy, jak to się wszystko podeszło. Mamy 30 sekund za nami i wciąż 0 do 0. Dyziomejt tam wysoko podlatuje, Perry podleciał za nim, dokładnie pod nim, ponieważ Dyziomejt pomylił się, dograł do środka, do Kamoxa, ale piłka zostaje nietrafiona, ponieważ Kamox jest zniszczony przez Jaynysha. X-Fredman próbuje jakkolwiek zmierzyć się ze ścianami. Teraz Dyziomejt rozpoczyna atak swojej drużyny pod skóry, ale nie jest to dobry skok. I Perry niszczy Dziomejta. No nie, bo taka troszeczkę zemsta stosował się z Kamoxem pod bramką ziomeczków. Już minuta meczu za nami, Dziomejt zabiera piłkę do środka przez corner. Piłka już teraz zmiesza w stronę bramki, Perry będzie powinien ją zgarnąć, to się też udaje. I jest to na środku, gdzie będzie problem się od Jaynysh, to się jednak mu nie udało, piłka jest wysoko. Znowu Kamoxem miał dobrą sytuację, ale po raz swoich kolegów, Perry znowu zagra piłkę i może to znowu zrobić Kamox, to się nie udaje, Jaynysh przeszkadza. Mamy tutaj pewne starcia w środku, oj, nie ma nikogo na bramce i Dziomejt może zakończyć, tak, mamy 1-0 dla Ziomeczków. I no cóż, to oni otwierają to spotkanie. Zobaczmy jeszcze raz, no niestety nie było nikogo na bramce, nikt tutaj nie przypilnował. Kamox się powoli próbował ratować sytuację, no ale miał za mało czasu na reakcję i niestety, no dla niego niestety udało się Dyziomejtowi odpowiednio zagrać tą piłkę i mamy 1-0 i teraz to właśnie procesoraki muszą gonić wynik i walczyć z ziomeczkami. Dyziomejt, widzimy, że cały czas się tam walczy, wyszło, stara się te piłki wygrywać za swoich kolegów, ale no Kamox wygrywa z Jaynyshem. Piłka na rogu, tam zagrają Fredman do przodu, z tyłu jest tylko Perry, no muszą wracać grać na procesoraków, bo przydałoby się chociaż jeden obrońca, który by bronił właśnie takie niestrzeżone sytuacje, które będą następować, ale zarazem muszą być ofensywnie, ponieważ przegrywają. No i bądź teraz tutaj mądry, w jaki sposób to rozegrać. Widzimy, że gracze procesoraków stawiają przede wszystkim na atak, na dużą ofensywę, co jednak kosztuje ich, jeżeli chodzi o defensywę, ponieważ to jednak nie brakuje piłkarz, kiedy jakaś piłka przechodzi przez ich atak, zostaje odebrana, no to już mamy większy problem. Kamoz zabrał piłkę w stronę corneru, tam gdzie jest Jaynysh, to piłkę blokuje, gdzie mamy problem wyrzucić, to się jednak nie udaje. I to jest idealna sytuacja dla Kamoxa. Kamoz uderzy, piłka jest uderzona, ale jest blokowana przez Fredmana, ale dalej piłka jest w niższej sytuacji. Zgrywa ją lekko tam z góry Adriano, to jednak nic nie dało, ponieważ była zbyt lekko zagrana i nie było nikomu
to byłby w stanie ją dobić. Mamy już połowę meczu za nami, a jest 1-0 dla ziomeczków ziomów. Zobaczymy, jak uda im się postawić Prosterakom, czy Prosterak będą również w stanie zdobyć jakąkolwiek jeszcze bramką. I teraz ziomek próbuje tą piłkę dobić, a jednak to się nie udaje. Wciąż 1-0 i Kawok sobie trafia piłkę. Dopiero Adriano jest w stanie jakąkolwiek wrócić troszeczkę dalej. Ziomek mija się z piłką, a Adriano tutaj ogrywa swoich przeciwników. Ziomek po raz kolejny się myli. To jest idealna sytuacja dla naszych Prosteraków, ale nie trafiają. Ratują się zieloni zawodnicy przed tym strzałem i teraz jest to sytuacja, że Adriano będzie w stanie, tak, to Kamox, szanowni bardzo, to Kamox zostanie obronić pierwszy strzał, ale nie już drugi, Jane zdoła drugą bramkę dla ziomów i tym samym mamy 2-0 w tym pojedynku i to aktualnie ziomy prowadzą na niespełna 2 minuty przed zakończeniem tego spotkania. Zobaczymy, jak dalej będzie przebiegał ten mecz, ale jak na razie no, mamy tutaj wyrównane spotkanie, z którego no, korzystają ziomy z tego, w jaki sposób grają Prosteraki, czyli które Prosteraki grają bardzo, bardzo ofensywnie, nastawione na atak i z tego korzystają ziomy, które są nastawione wszystkim na atak z kontry, na takie strzały bardzo kąśliwe, które no, przeszkadzają. Teraz, oj, Kamox, bardzo dobre zagranie jest wręcz ze swojej własnej połowy, ale czekam na to, dobrze ustawiony Friedman był w stanie dobrze zablokować teraz. Nie zrozumiałem, że Janusz się myli, dobija Perry, oj tutaj pomyłka Janusza, ta bramka wędruje na jego konto, on powinien z łatwością wybić, a tym samym zobacz, co się wydarzyło w wypadku Janusza, no minął się z piłką Perry, no wykorzystał ten prezent, który otrzymał Janusza i tym samym na półtorej meczu, na półtorej minuty z zakończeniem meczu, no tutaj w tym momencie Prosteraki złapały kontakt i być może ta bramka poniesie ich dalej do zdobywania kolejnych. Za chwilę zobaczymy, jest to ciekawe tutaj zagranie do środka, tam już mamy Fredmana, który będzie tam piłkę chciał odebrać swoich kolegów. Oj, to jest niebezpieczne zagranie, to jest zagranie do środka. Tego nie powinno się robić, aż tutaj od nas tutaj w tym momencie mogą skorzystać z tego gracze Prosteraków, którzy już cofają się do obrony. Oni wiedzą, że muszą też trochę przypilnować, żeby nic złego się nie stało. Oj, teraz Kamox, bardzo ładne zagranie. Udaje mi się pokonać jednego z graczy, ale tutaj Ziomej wrócił i piłkę, no wybija wręcz spod nóg. I teraz to będzie to bicie, tak, 3-1. Na niespełna minutę zakończenia tego spotkania znowu uciekają na 2 oczka graczom Prosteraków ziomeczki. No i zobaczymy, czy Prosteraki mają jeszcze swoje pary, mają w sobie tyle mocy obliczeniowej, ich procesory, czy będą w stanie jeszcze wrócić do tego spotkania, czy być może muszą stać się już na kolejne, aby zdobyć tam odpowiednią ilość bramek. No, za chwilę wszystko będziemy wiedzieć. Teraz Jane walczy o piłkę wraz z Adriano, Dziomek wraz z Ferdynandem wysyłają piłkę w stronę bramki, w zamku się tym razem Perry na niej stoi, żeby nic złego się nie stało, jednakże no teraz to jest panowie ten moment, że nie stoimy na bramce, teraz to panowie jest moment, aby ruszyć do ataku, bo co wam pozostało? Jeżeli jesteście teraz bramkę, no nic jest trudnego, ale jeżeli my jesteście w stanie zdobyć tą bramkę, da wam to o wiele więcej, a widzimy, że brali teraz bardziej motyw defensywny gracze Prosteraków, nie wiem, czy to jest najlepszy wybór w tym wypadku, ale no tak to zostało wybrane. Oj, teraz Dziomek na dobrą sytuację, ale no, niestety źle sobie tą piłkę wystawił troszkę za mocno, przez co nie mógł jej dobrze uderzyć. Oj, teraz jest niezła sytuacja, teraz piłkę podrzuca, prosto pod nogi Freemana, jak wygra to nią Kamox, teraz Perry, pędzi Perry, wygra tą piłkę do Ziomej. Tylko i wyłącznie 110 sekund zakończenia tego spotkania. Nie wydaje mi się, aby Prosteraki były w stanie jeszcze wrócić do meczu, szczególnie kiedy Freeman 7 sekund przed końcem spotkania zdobywa 4. bramkę na konto Ziomeczków. I wydaje mi się, że to dla Ziomeczków będzie pierwszy mecz. No, zobaczymy, jak dalej będą w stanie utrzymać swoje tempo. Tempo tego meczu, będą w stanie wytrzymać walki w nim. No, wszystko jeszcze się okaże. No, ale wydaje mi się, że w tym wypadku jest to już pewne, że to właśnie ziomeczki wygrają to spotkanie, bo w tym momencie piłka opada już za chwilę. Dokładnie w tym momencie mamy 1-0. I tym samym to ziomeczki wychodzą na prowadzenie na samym początku, a głos oddaję Pawłowi. No cóż mogę powiedzieć, no ciekawy mecz, w zasadzie no można tak powiedzieć, że na chwilę obecną to wygląda jak dominacja ziomeczków, może nie jakaś totalna deklasacja, ale widać, że ta drużyna ma ten mecz pod kontrolą, 4-1 to jest konkretna różnica w wyniku, zobaczymy, czy procesoraki odpowiedzą w jakikolwiek sposób, miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że to nie będzie szybkie 3-0, tylko że te drużyny jeszcze trochę powalczą ze sobą, żeby to nie był też taki spacerek. Oczywiście kibicujemy zarówno jednym i drugim. W tej chwili ponownie czekamy, jak pan komentator naciśnie gotowy. No i cóż, zaraz się okaże, już za paręnaście sekund, za 7, 6 sekund okaże się,
która drużyna wygra tego drugiego seta i to będzie, mi się wydaje, taki set, który może rozstrzygać o wszystkim, ponieważ jeśli ziomeczki znowu wygrają drugiego seta, no to ten komfort psychologiczny będzie już dla nich na tyle tak duży, że procesoraki będą mieć bardzo trudny orzech do zgryzienia, żeby podnieść się po tym meczu. Natomiast, no cóż, jeśli procesoraki wygrają tego seta, no to wszystko wróci poniekąd do stanu początkowego. No i też procesorakom wtedy łatwiej będzie się z tego wszystkiego podnieść. No i dobra, obserwujemy. Jaynish jest przy piłce, ale Perry bardzo ładnie przeskoczył nad nim, zablokował ten strzał. No i Kamox będzie próbował tutaj zrobić jakąś akcję, ale razem z Adrianem chyba w sumie nie mieli jakiegoś większego pomysłu na te akcje. I teraz Jaynish tutaj ograł. Jaynish tutaj zdecydowanie ograł bramkarza drużyny procesoraków. Mamy 1-0 dla ziomeczków. No i to wszystko bardzo źle wygląda dla drużyny procesoraków. No zobaczymy, czy się podniosą po tym wszystkim. No i obserwujemy teraz znowu rozegranie. Gdzieś tam piłka po tych kickoffach raczej trafia na drużynę. Oj, teraz może być niebezpiecznie. Jaynish się tutaj próbuje zabawić przeciwnikami w kręgle tutaj. A to raz ich trąca, a to drugi raz ich trąca. Koniec końców nic się nie wydarzyło, chociaż piłka jest cały czas niebezpiecznie w polu drużyny pomarańczowej. Teraz Adriano ma szansę, ma okazję złapać tę piłkę, ale Dziomate już to wszystko zatrzymuje. Ta akcja nie nabrała rozpędu, nie nabrała tempa. I teraz Perry gdzieś tutaj nie złapał tej piłki, nie doleciał do niej piłka teraz na środku drużyny zielonej, ale Dziomate będzie ją wyprowadzał pod bramkę procesoraków. Nic z tego jednak nie wyszło. Teraz Kamox próbował, to chyba było podanie, to mogło być podanie do Adriana, ale Adriano nie ma na tyle boosta, żeby coś ciekawego z tą piłką wymyślić. Teraz Perry, podanie do Adriano, ale Adriano minął się z tą piłką, a wielka szkoda, to była szansa na strzelenie bramki. I teraz Dziomate. Dziomate nie skończy tej akcji, jest Adriano, jest Kamox, wyprowadzają tę piłkę spod swojego pola karnego. Teraz Adriano razem z Kamoxem będą próbowali zaatakować bramkę ziomeczków. Jest strzał, jest ładna centra, ale Dziomate łapie tę piłkę. Jest jednak Perry, dobija i mamy remis. Jest 1-1. No i teraz będziemy obserwować, co wymyślą pozostałe te dwie drużyny. Być może ta bramka kontaktowa poniesie procesoraki do tego, żeby iść za ciosem, żeby strzelić kolejną bramkę, zwłaszcza że w tej chwili mecz nam się wyrównał, to już nie jest tak jak wtedy był stan 4-1, tylko jest 1-1, a więc jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć. Teraz Perry ze strzałem, ale Fredman wyjaśnia tę sytuację, broni to, zostaje za to za karę zniszczony przez Adriano, ale teraz Kamox niefortunnie podał do Dziomate'a, który no w zasadzie ta piłka spoczęła gdzieś na backboardzie, przeleciała nad poprzeczką, ale cały czas gdzieś krąży wokół bramki procesoraków. Trójka zawodników drużyny zielowej w jednym narożniku. No, z taktycznego punktu widzenia nie jest to najrozsądniejsze rozwiązanie, ale procesoraki nic nie były w stanie z tym zrobić. Dopiero teraz Adriano troszeczkę oddala zagrożenie ze swojej połowy i teraz Perry będzie to przerzucał na lewą stronę. Tam jest Fredman z Jaynishem i bez problemu to wyczyszczą. Dziomate teraz próbował przenieść ciężar gry na drugą połowę, ale się spóźnił. Adriano tutaj przyblokował. Jest podanie do Perego, ale ten przegrał to 50-50. Teraz Fredman nie trafił piłkę ze ściany. Jaynish po prawym słupku, po prawym narożniku próbował dośrodkować. To się nie udało. Teraz Perry będzie dośrodkowywał na bramkę ziomeczków. Fredman razem z Dziomate'em to wybronili, ale nadal nie ma jakiegoś konkretniejszego zagrożenia ani w jedną, ani w drugą stronę. Teraz Adriano, to był dobry strzał. To jest jeszcze jedna dobitka, ale też nic z tego nie wychodzi. To wszystko troszeczkę dzieje się za późno i te strzały trochę są zaletkie. Nie są w stanie zaskoczyć drużyny ziomeczków. Teraz Perry gdzieś tam się próbował wślizgnąć pomiędzy obrońców drużyny zielonej, ale to też na nic się zdało. Dziomate bez problemu blokuje strzał Adriano i teraz będzie wyprowadzał akcję kontrofensywną, ale jest Perry, przyblokował to. Piłka cały czas po stronie drużyny zielonej przy ich bramce. Perry teraz przerzuca, ładne przerzucenie. Jest Fredman, jest Dziomate, nie było zagrożenia. Tutaj mógł spróbować pokombinować troszeczkę gracz drużyny pomarańczowej, miał więcej czasu. Nie trzeba było od razu strzelać. Teraz Adriano też wyrwał się do tego lotu, ale został ten strzał zablokowany. Dziomate razem z Fredmanem. Fredman tutaj widzę próbuje wybijać
i to się udaje. Fredman tutaj wybija bramkarzy drużyny procesoraków. To było widać, jak tam się zabawia przeciwnikami w kręgle, przez to Adriano no nie zdążył doskoczyć do tej piłki. No i ta taktyka przyniosła rezultat w postaci tego, że ziomeczki ponownie wychodzą na prowadzenie. No i znowu tutaj procesoraki muszą gonić ten wynik. Adriano po ścianie, ładny strzał, to jest strzał w środek, ale jest zablokowany, bardzo ładny strzał, miało szansę się to udać, ale byli też bramkarze z drużyny zielonej, nic z tego nie wyszło ostatecznie. Teraz jest pusta bramka, ale Kamok myli się w takim momencie, Jainysz nie zdążyłby tego obronić, wielka szkoda, takie niewykorzystane okazje lubią się mścić. No i teraz właśnie wszystko się składa do tego, że może się to zemści. Adriano razem z Kamoksem, razem z Perem, wszyscy przy jednym narożniku, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Adriano teraz tutaj pilnuje piłki na backboardzie, żeby ta jednak nie spadła gdzieś do środka, żeby nie było szansy na kontratak, ale nie ma żadnego boosta, nie był w stanie wygrać tego 50-50 razem z przeciwnikami ziomeczku, z drużyny ziomeczków. Teraz oj, Jane już się pomylił, gdyby tam ktoś był z procesoraków, ale nie było i teraz Fredman będzie próbował z sufitu, ale to się też nie udaje. Perry tutaj próbuje jakąś centrę, Kamox też próbuje to przerzucić po narożniku, ale też wiemy dobrze, że te strzały po narożnikach, te dośrodkowania po narożnikach, one nie są niebezpieczne, one są łatwe do wybronienia. Teraz przydałby się ktoś pod bramką drużyny zielonej z drużyny procesoraków, żeby wykończyć, wypieścić ten strzał, ale jest jeszcze jedno podanie, ale też jest wyczyszczone. Kamox tutaj nie dał rady podać do swoich współtowarzyszy tej piłki. Czy będzie jeszcze 3-1, czy jednak zostanie to wybronione? Zostało to wybronione, co nie zmienia faktu, że ziomeczki po drugim meczu mają dwa sety przewagi i są tylko o krok, dosłownie o jednego seta różnicy od awansu do turnieju juwenaliowego. Michale, oddaję Ci głos. Dziękuję za głos, przyjmuję ten głos. No jest to prawda, że niestety no, są te problemy procesoraków. Trochę będzie mi przykro, że nie awansują, ale zarazem będę również zadowolony z tego, że ziomeczki już pokazują, że potrafią walczyć, potrafią grać. Też są tam ciekawe osobistości. A na razie, jeżeli się nie uda, pamiętajmy, że zawsze ta drużyna, która przegra, będzie w stanie zobaczyć jeszcze w eliminacjach marcowych. Ale teraz wróćmy już do meczu. No meczu w tym momencie o wszystko. Teraz wszystkie mecze, jakie będą meczami o wszystko. Meczami decydującymi. Oj, teraz nie jest sytuacja, ponieważ widzimy już znowu pusta bramka. Widzimy, że często bardzo się zdarza różnie procesoraków, że no nie ma tego wyznacznego bramkarza. I dopiero w momencie, kiedy już jest większy problem, dopiero wtedy nagle pojawia się dwóch graczy w bramce. No i to może czasem przeszkadzać graczom procesoraków. Widzimy teraz próba zagrania, walka w kornerze z ziomeczkami, ziomeć się myli, ale jest Fredman. Teraz jest powrót procesoraków, piłkę przyjmuje ziomeć i widzimy Kamoksa, który już jest na bramkę i zaraz pojawia się tam reszta jego kolegów. Oj, teraz jeszcze sytuacja, ta piłka może wejść do bramki? Nie, ponieważ jest Adriano. Mamy gdzieś Jainysza, który piłkę wybija. Kamoks nie będzie w stanie do niej dotrzeć. Teraz Jainysz uderza w piłkę wraz z ziomeitem, no nie udało się, piłka uderzona na słupek. No niestety troszeczkę sobie przeszkodzili obaj gracze, przez co nie ma bramki. Oj, teraz to było bardzo niebezpieczne, zresztą dodał Adriano, ponieważ to mogło się skończyć stratą bramki. Adriano niszczy Jainysza, aby ten nic nie mógł zrobić. Oj, teraz strzał ze strony kąta, to może bramka? Nie, to jest tylko i wyłącznie słupek i piłka wypada poza bramkę, ale to są już wyłącznie wielkie dzwony, mówiące o tym, że jest problem. Jest problem w defensywie, bardzo duży dla procesoraków. Teraz Adriano w ostatniej chwili wyrzuca tą piłkę i nie ma bramki, ale dalej atakują. Procesoraki się nie zatrzymują, cały czas trwa atak. Nie ma ich teraz tylko na bramce i to może być idealna szansa dla procesoraków, aby zdobyć pierwszą bramkę, aby w końcu wyjść na prowadzenie. Ale to się nie udaje, piłka odskoczyła, nie pozwoliła, Perry się myli, piłka jest wysoko, nie ma nikogo na bramce. Teraz dopiero Kamok zwrócił, próbuje walczyć piłkę, walczyć z Jainyszem, no i nie udaje mu się wygrać tej walki. Ostatecznie gdzieś tam jest to neutralne, nie wiadomo, sobie nikt nie jest w stanie nie wygrać tego pojedynku w kornerze. Cały czas to jest coraz większe zamieszanie, nie wiadomo w którą stronę strzelić piłka pójdzie, bo cały czas tam trzyma, na to, że jest obijana przez każdego z graczy. Teraz dopiero Kamok są troszeczkę wyrzucił, ale Dziomek wrzucają teraz na drugą stronę odbiciem. Mamy tutaj obok Perego, nie trafiał i teraz jeżeli ma inną sytuację, żeby strzelić bramkę, to się nie udaje, ponieważ jest Adriano na bramce, a strzał no nie ma najwyższych lotów. Teraz Kamok rozbuje, ale jest Dziomej, który przeszkadza. Jesteśmy teraz mniej więcej w powietrzu razem z Adriano, ale no to nie jest dobre zagranie. Perry no mija się z piłką, próba dobić Kamoksa, ale to nie jest dobry strzał, zbyt bardzo skierowany w prawo. Oj, teraz ma niebezpieczną sytuację, nie ma nikogo na bramce. Adriano niszczy Jainysza i dzięki tylko i wyłącznie dzięki temu nie ma, wydaje mi się, straty gola. Ale no ile tak można, ile razy można mieć szczęście, ile razy można dobrze zniszczyć, też trzeba dobrze się ustawić. Teraz bardzo ładne zagranie Dziomejta na spryt, lekko piłka podbita, a Perry może być teraz bohaterem, ale nie jest, ponieważ jest
Fredman, który tą piłkę wybija, gdzieś tam ją zaciąga, aby nie można było oddać strzału. I teraz jest niebezpiecznie pod bramką Ziomeczko. Piłka jest wybita, już ponad połowę meczu znali, wciąż 0 do 0. Widzimy, jak ten mecz jest aktualnie zacięty. Jak każdy, że nie chce dać za wygraną. Jak tu jest poziom, jakie są emocje, jak próbują obydwa ze sobą trafić, ale zarazem jest myląc w tych najważniejszych chwilach. Brakuje tej dokładności, dołożenia tej ostatniej stopy, jakby za dużo chcieli czasem. Właśnie takie ataki w dwójkę zamiast w pojedynkę, żeby to miało sens, a zarazem bramkarze, osoby, które bronią, wykazują się dużymi umiejętnościami w bronieniu takiej akcji. Oj, teraz jest niezwiecznie, jeżeli chodzi o profesoraki, ponieważ nie są zbytnio dobrze ustawieni, bronią do środka i wszyscy mijają się ze swoim powołaniem. Pro teraz Dyzia ma tą piłkę zagrywa. Jane jest tam uderzony przez Perego, a tą piłkę zagrywa ze ściany. Dyzia ma oj, nie dograł się z Jane Shell. I teraz Pery może być bohaterem. Może być bohaterem swojej drużyny. Tak, Pery aktualnie jest bohaterem swojej drużyny, ponieważ dwa bramkę, która aktualnie daje nadzieję graczom profesoraków, przedłuża ich nadzieję na zostanie w tym turnieju, na zdobycie już w tej chwili wejścia na etap choroby, aby nie grać w etapie marcowym. No, zaraz zobaczymy, czy Ziomeczko dostanie odpowiedzieć na tą bramkę Perego. Oj, teraz to jest jeszcze strzał. Zobaczymy, czy się uda. Nie, ponieważ wszyscy Ziomeczki są w górze, ale nie ma nikogo, kto by dobije. Teraz dopiero Janisz próbuje to dobijać, ale ta piłka nie leci prosto w bramkę. Pery lekko ją trafił. Prawdopodobnie nie udana. Fredo zagra do środka i próba zagrania z powietrza. No niestety źle obliczyłem tor lotu i tylko do 20 do końca tego meczu, a wciąż jest 1 do 0 dla profesoraków. Jeszcze mają oni nadzieję. Zobaczymy, gdy Ziomeczki zagra piłkę do środka. Odbijemy Adriano. I będzie on teraz zagrywać ją z powrotem w stronę bramki Ziomeczków. O, i teraz jest jeszcze, jeżeli będzie w stanie dobyć, to X-Freven nie jest w stanie, ponieważ jest blokowany przez jednego z graczy profesoraków. Teraz Ziomek próbuje dożenia z wysokości, a ta piłka jest tylko i wyłącznie podbita. Próbuje walczyć o nią Janisz, piłka znowu podbita. Tam już jest Fredman. Widzimy, że cofa się, próba strzału Fredmana. Fredman jest niszczony przez Adriano, piłka znowu trafia do środka. Próba strzału, ale Kamox broni ten strzał, nie pozwala na dobre uderzenie ze strony graczy Ziomeczków i tylko 45 sekund zagrożenia spotkania. Tylko 45 sekund mają tyle czasu Ziomeczki na to, aby coś zrobić, ale tym samym Perry jest totalnym bohaterem tego spotkania dla profesoraków, ponieważ zdobywa drugą bramkę i tym samym daje nowe nadzieje w drużynę profesoraków. O to, żeby walczyli, o to, żeby daliśmy wszystko, aby teraz te 3 sety pod rząd wygrali. Tylko i wyłącznie 39 sekund dzieli od tego, aby walczyć dalej. A tylko 39 sekund dzieli również od tego, aby przynajmniej dwie bramki zdobyć na Ziomeczków, które cię przynajmniej do dogrywki, aby móc już w tym momencie mieć bezpieczeństwo i być pewnym, a nie dalej walczyć i dalej się stresować. Tym bądź pamiętajmy, każdy mecz to jest coraz większe ciśnienie, każdy mecz to jest coraz większy stres, coraz większe trudności i coraz większe zmęczenie. A teraz tylko już zostało 18 sekund. Widzimy, że Perry niszczy Jayshina. Teraz będzie prowadzić ten atak Kamox. Mamy tam już graczy Ziomeczków, będą próbować bronić swojej bramki, a nie znać kolejnego gola. No ale co im to da w momencie, jeżeli tak czy siak jest 2 do 0. Oni nie będą chyba już w stanie zdobyć niczego. Zostało ostatnie 3 sekundy. Nie ma opcji, aby gracze Ziomeczków byli w stanie odrobić te straty i tym samym mamy koniec meczu i to profesorawki wygrywają trzeci mecz, doprowadzając do wyniku 2 do 1 i wciąż są w grze. Mają szansę na to, aby jeszcze cokolwiek tutaj zdobyć, aby jeszcze powalczyć. No, zobaczymy, jak im się to uda. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać w dalszej perspektywie. Wszystko przed nami i przed nami również, no, być może ostatni mecz, a być może przedostatni. Zaraz się dowiemy w samym spotkaniu. Widzimy, gracze już zaczęli pojawiać się na naszej wirtualnej murawie. Brakuje tylko i wyłącznie jeszcze jednego z graczy procesoraków. Nie wiemy, co się dokładnie dzieje, co się wydarzyło. Aktualnie jest 2 na 3. Cały czas czekamy na jednego z graczy procesoraków. Oj, to widzimy, że Kamox ma pewne problemy. Nie ma możliwości powrotu na mecz. Nie wiem dokładnie, co się wydarzyło. Są pewne problemy z autem. No i aktualnie jest 2 do 3. No cały czas czekamy na informacje ze strony tutaj informatyków, ale no widzimy 1 do 0. Nie potrzebują, wydaje się, Kamoxa. Chyba wydaje się, że Ziomeczki poczuł się zbyt pewnie. I w tym momencie profesoraki prowadzą już 1 do 0 po niespełna 17 sekundach. Chyba nikt nie spodziewał się takiego rozwoju wydarzeń, jednakże wciąż czekamy na powrót Kamoxa. Co się dzieje z Kamoxem? Nie mamy dokładnych informacji. Cały czas czekamy. Być może Paweł będzie potem w stanie, ponieważ właśnie wyszedł z naszej komentatorki i ruszył na sprawdzenie, co dokładnie dzieje się przy bramkach, dlaczego Kamox nie jest w meczu. No, zaraz być może będzie wiedzieć, kiedy wróci.
Na razie jednak komentujmy mecz, ponieważ sędziowie cały czas go nie przerywają. Mamy 1-0 dla graczy profesora, widzimy piękne obrony ze strony Kamoxa oraz Perego. No oni wiedzą, trafili bramkę, ale teraz muszą być chyba już na obronie, ponieważ ciężko będzie po raz kolejny prowadzić do takiego zamieszania w drużynie Ziemeczków, ale co ja tam wiem, ponieważ widzimy, że Ziemeczki mają problem. Pery jednak się myli. O, i widzimy, że Kamox w końcu został wpuszczony, a ja czekam na powrót Pawa, który być może zdradzi jakieś informacje, co dokładnie tam się wydarzyło. I będziemy wiedzieć, ja oraz wy, moi drodzy widzowie, dlaczego już dlatego, że Kamox nie był w stanie wejść do tego meczu, dlaczego został zatrzymany na bramkach. Paweł, czy już, tak, widzę, że wszedłeś. Paweł, czy masz jakiekolwiek informacje na ten temat? Czy wiesz dokładnie, co tam się wydarzyło? Trochę głupia sytuacja. No cóż, okazało się, że gracz Kamox zatankował zbyt małą ilość paliwa do swojego samochodu, przez co po zjeździe do boksu nie był w stanie wyjechać, nie był w stanie uruchomić swojego samochodu. Tutaj szybka interwencja była ze strony służb porządkowych, które dotankowały samochód tego zawodnika, no i dzięki czemu widzimy już go z powrotem na boisku. No tak, ale niestety no widzimy ten powrót Kamoxa, nie okazał się zbytnio, powiedziałbym, szczęśliwy dla graczy Brasoraku, ponieważ dopóki grali w dwójkę, wygrywali, a teraz jest remis. No cóż, może to jakiś omen, może to jakiś przesąd, ciężko powiedzieć. Ważne, że już gramy, oj teraz, bardzo jest sytuacja, tutaj Perry prawie był bliski zdjęcia bramki, ale X Fredman tutaj wskoczył przed niego, zasłonił własnym ciałem piłkę i no mimo tego, że wpadł do bramki, na pewno było to... bolało to tego gracza, oto jednak nie ma bramki. Oj, teraz X-Frenet, bardzo dobre zagranie, próba strzału, ale obity tylko i wyłącznie słupek. Próbują teraz Ziemeczki wbić się w bramkę Petsoraków, ale no muszą wracać swoją bramkę, żeby też jej pilnować piłkę gdzieś tam wysoko na kornerze. Przy bramce zielonych Janusz próbuje ją zgrać, to jednak nie do końca się udało, ponieważ piłka dalej gdzieś tam dryfuje przy bramce zielonych. Teraz dopiero piłka jest wrzucona w stronę bramki Petsoraków, no ale Janusz się nie jest w stanie wybić piłka na kornerze Petsoraków. I tutaj teraz troszeczkę tańczy na maskach Ziomeczków i teraz by Kamo, jest w stanie ją wybić z powrotem w stronę bramki Ziomeczków. Widzimy walkę, już prawie połowa meczu za nami, a mamy wynik remisowy, 1-1. Oj, teraz to mogło się źle skończyć, ale byli w stanie jakoś zareagować to Ziomeczki, ponieważ to była bardzo niestety sytuacja, źle wystawiona piłka, a teraz atakują stronę Protestoraków, no oni potrzebują bramki, oni chcą już zjeść, oni chcą zakończyć to spotkanie już w tym momencie, nie chcą grać kolejnego, ponieważ wiedzą, że tam będą jeszcze większe nerwy i Protestoraki będą jeszcze bardziej uskrzydlone, a to jest dla nich, no to nie będzie dla nich zbyt proste, jeżeli będą utrzymane Protestoraki. Widzimy, że Protestoraki walczą do upadłego. I teraz jest sytuacja, Adriano to broni wraz z Kamoxem, stoją na bramce, skupieni bardzo na defensywie, nie chcą pozwolić, aby tutaj Ziomeczki byli w stanie cokolwiek im zagrozić. Teraz Adriano niestety nie ma boosta, brakuje mu tego boosta. Teraz dobra próba strzału, nieudana, Perry próbuje to dobić, uderza w słupek i nie ma bramki. Sytuacja 100%owa. Mogłyby w tym momencie paść dwie bramki, to się nie udało, ale wiemy, że tak sytuacja może się zająć, ponieważ Janusz już próbuje uderzyć. I teraz to się uda, nie, ponieważ Adriano broni strzał Janusza, próba do bitki Fredmana, nieudana. I teraz Adriano próbuje to wyklirować, wrzucić piłkę z tutaj z ściany tuż za bramką. Próba do bitki Janusza, trzecia i w końcu dobili się gracze Ziomeczków. To sytuacja się zemściła. Mamy 2-1 na około 1:30 przed zakończeniem tego spotkania. To Ziomeczki są w fazie pucharowej, a Protestoraki będą musiały co najwyżej zawalczyć na etapie marcowym. Ale pamiętajmy, dopóki przyjechał w grze, wszystko jest możliwe, wszystko może się jeszcze zdarzyć. Danish niszczy Adriano, piłka troszeczkę bezpańska, pozostawiona. Fredman się w tym momencie myli, ale jest jeszcze Dyziomate, który będzie brał lekko piłkę, prawie rzucił nad Kamoxem. To się udało, ale Adriano pełen złości, pełen sportowej złości, od razu ruszył do ataku. No a tutaj Perry pomylił się lekko, Kamox zostaje pokonany przez Dyziomate'a. Jest tam Adriano, który walczy z kolejnym graczem zielonym. Teraz chyba strzału, no nieudana, podbita tylko piłka jeszcze wyżej. Cały czas jest dobrze jeszcze opanowane ze strony Ziomeita, który cały czas próbuje zatakać z powietrza, ale rzadko mu to wychodzi. Teraz dalej piłka znowu podbita wyżej, na ścianę. Kamox tutaj próbuje wyprowadzić atak szybki. Piłka przerzucona znowu nad Ziomeitem. Janusz jednak broni, a Perry niszczy Fredmana. Teraz Ziomeit próbuje piłkę podrzucić. No, ten gracz lubi żonglować tą piłką. Oj, teraz nie dogadał się ze swoim kolegą. Widzieliśmy, że rzucił piłkę nad nim, a ten chciał się z nią zabrać. Ostatnie 40
30 sekund. 2-1 dla ziomeczków. Oj, teraz piłka pusta bramka. Może to być gol? Nie ma. Drzejny już w ostatniej chwili ratuje, słyszysz już ten strzałem Kamoksa. No to mogło być w tym momencie 2-2, ale wciąż mamy 2-1. A Drzejny już prowadzi piłkę wysoko. Piłka jest wysoko, cały czas zabiera te cenne sekundy. One uciekają z tablicy. Pamiętajmy, ten wynik jest bardzo dobry dla graczy ziomeczków, a ten, który właśnie teraz w analizie jest jeszcze lepszy. X Fragment, zobaczmy tego gola. Bardzo ładnie uderzona piłka z wysokości i tym samym mamy bramkę na 3-1. Na 18 sekund przed zakończeniem tego spotkania. No cóż, ciężko będzie wrócić graczom do tego, co się właśnie tutaj dzieje. Przede wszystkim proces, jak ustawiło się 15 sekund, jest bardzo mała szansa na Dyziomej. Dyziomej już zostaje zablokowany przez Kamoksa. Tylko już 10 sekund, no jest to jeszcze szansa. Jeżeli teraz trafią, będą mieli jeszcze tak 8 sekund. Mają 8 sekund na zdobycie bramki, która może dać im nadzieję. 8 sekund nadziei procesorów i 8 sekund trwogi ziomeczków. O, zobaczymy, jak to się w końcu skończy. 8 sekund, może zapracować w tym momencie o być albo nie być w tym turnieju. To będzie najważniejsze 8 sekund dla tej grupy w tej chwili i teraz zaczęliśmy je odliczać. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i tym samym wiemy już do ziomeczki. Tak, ziomeczki przechodzą dalej, wygrywają ostatecznie tą walkę z procesorakami i to oni będą stać już gotowi do walki w turnieju pucharowym, który już niedługo, no czy niedługo, no prawie już za pół roku, ale można powiedzieć, że niedługo, bo wydaje mi się, że na czas szybko zleci, będą walczyć, a procesorakom dziękujemy za udział i zapraszamy do edycji marcowej. Miejmy nadzieję, że ich tam spotkamy. Paweł, czy chciałbyś coś dodać na koniec? Cóż, no na pewno trzeba pogratulować wszystkim zespołom tego, że dzielnie walczyły pomiędzy sobą. Gratulujemy oczywiście tym wszystkim zespołom, które ostatecznie dostały się do edycji juwenaliowej, tym, którym się niestety dzisiaj nie udało. No cóż, czekamy na wasze zgłoszenia na marzec. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w marcu, że tam wam się troszeczkę bardziej powiedzie. No a cóż, a z pozostałymi dziękujemy za to, że wzięli udział w naszych eliminacjach zimowych, już w naszej czwartej edycji turnieju. No i cóż, gratulujemy serdecznie wszystkim po kolei. Rule One Enjoyers, Finansiera, Zespół Drużyna, Niskie Ambicje, Kapiszony, Ziomeczki Ziomy. Kurde, ale rym poszedł teraz, naprawdę, nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego. W każdym razie dziękujemy za to, że byliście z nami, gratulujemy wam awansu. No i cóż, jesteśmy już na pewno częściowo podekscytowani, bo już wiemy, że przynajmniej 6 drużyn zagra w etapie juwenaliowym o te wygrane, o te nagrody, tak? Cóż, przypomnę, że w tamtym roku pula nagród wyniosła 3000 zł. Być może w tym roku będzie to nawet troszeczkę więcej. No, mamy nadzieję, będziemy czynić starania w tym kierunku. To się tak tylko pochwalę. No i cóż, do zobaczenia w maju. Dzbany, UWLP, procesoraki. No, można to określić po prostu w jedny sposób. GG, dziękujemy za to, że byliście z nami. Czekamy na wasze zgłoszenia w marcu. Będziemy trzymać na pewno za was kciuki. Dokładnie, ja również do tego dołączam i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Dobranoc. Dobranoc.